obraz i dźwięk, ale ja głośno mówię, także myślę, że wszyscy słyszą. Przypominam tylko, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ochrony danych osobowych, więc jeżeli Państwo będziecie zabierać głos, to proszę nie ujawniać imion i nazwisk i innych danych wrażliwych. Jednocześnie proszę, aby każdy z radnych na dzisiejszej sesji pamiętał o włączaniu mikrofonu w czasie zabierania głosu. Przed sesją wpłynął do mnie wniosek członków Komisji Skarg o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań burmistrza w sprawie poprawy stanu drogi, to jest numer 60, projekt uchwały numer 66, w związku z faktem, że Państwo, którzy składali tą skargę pismem, wycofali tą skargę i w związku z tym, że sprawa stała się bezzasadna, zostało, można powiedzieć, umorzone postępowanie, podjęcie tej uchwały jest bezzasadne. W związku z tym wycofujemy ten projekt uchwały i po tym wycofaniu porządek obrad będzie w dzisiejszej sesji następujący. Punkt pierwszy, otwarcie 8 sesji 9 kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, przedstawienie raportu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2023-2024 w gminie Rabka-Zdrój. Punkt czwarty, podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój. To jest zmiana uchwały nr 7/34/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 25 września 2024 roku. Punkt 5. Podjęcie uchwał na wniosek członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj mamy dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza Rabki-Zdroju nr 67 i w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Rabki-Zdroju z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru nad inwestycją i naruszenie interesu skarżącego. W punkcie 6 podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. W punkcie 1 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Trzecia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Rabka-Zdrój, gminą Mszana Dolna, miastem Mszana Dolna dotyczącej opracowania projektu koncepcji dla inwestycji budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim Veloraba na odcinku miasta Mszana Dolna, Raba Niżna, Rabka-Zdrój. Czwarta uchwała w sprawie likwidacji mieszkania treningowego utworzonego w ramach zasobów lokalnych gmina Rabka-Zdrój. Piąta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka numer 6059 położonej w Rabce-Zdroju przy ulicy Słonecznej. Następna uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla dwóch sztuk drzew gatunku dąb przypółkowy, jednej sztuki drzewa gatunku jesień wyniosły oraz dwóch biogrup drzew gatunku modrzew europejski ustanowionych jako pomniki przyrody rosnących na terenie gminy Rabka-Zdrój. Uchwała siódma w sprawie zmian w budżecie Rabka-Zdrój na 2024. W punkcie ósmym w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt siódmy, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt ósmy, interpelacje i zapytanie radnych. I w punkcie dziewiątym, zamknięcie sesji. Według takiego porządku obrad będziemy dzisiaj prowadzić nasze obrady. Przechodzimy do punktu drugiego. Otwieram punkt drugi porządku obrad. To jest sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni. W okresie międzysesyjnym od dnia 25 września 2024 roku do 29 października 2024 roku wydałem 19 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych,
dotyczących planu finansowego na 2024 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 8 zarządzeń, zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok, 4 zarządzenia, zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024, 5 zarządzeń, zmiany planu finansowego na 2024 rachunków dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy, 2 zarządzenia. Dwa zarządzenia ogólnoadministracyjne w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy złotych, powołania komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego przy ulicy Nowy Świat 7/8 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Targu, pierwszy Wydział Cywilny, oraz zawartą ugodą. W wyżej wymienionym okresie jako kierownik urzędu wydałem zarządzenie w sprawach powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze sekretarza Rabki-Zdroju, zarządzenie wewnętrzne dotyczące przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 4 870 000, 3 pełnomocnictwa dla pani Barbary Jaromin, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju, do reprezentowania gminy Rabka-Zdrój przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu w sprawie powództwa gminy Rabka-Zdrój o zapłatę. Pełnomocnictwa i upoważnienia. Upoważnienia dla pana Grzegorza Knapa do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami wszystkich instytucji we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskaniem pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, a także do składania oświadczeń o prawie do dysponowania gruntami na cele budowlane, budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie Ponic. Upoważnienie dla pani Katarzyny Derek, głównego specjalisty do reprezentowania burmistrza i głosowania na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Dwa upoważnienia dla pana Aleksandra Haraf, działającego w imieniu firmy PROJ AHT, pracownia projektowa z siedzibą w Nowym Sączu, do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego, budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi gminnej ulica Kasprowicza oraz zadania inwestycyjnego, budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi gminnej ulica Kilińskiego, a także do składania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Upoważnienie do złożenia wniosku o środki z rezerwy częściowej oświaty w subwencji ogólnej. Upoważnienie pani Janety Kozłowskiej, naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, do złożenia wniosku o środki z rezerwy subwencji. Upoważnienie pani Wiolety Wrubel, inspektora Wydziału IRG, do rejestracji przyczepki dla potrzeb OSP Chabówka. Informacja na temat realizacji ważniejszych zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji. Nadanie 5 numerów porządkowych dla nowych budynków, zmiana organizacji ruchu i uzyskanie lokalizacyjnej sieci przyłączy 29 dokumentów, wydanie zgody na przejazdy 6 dokumentów. Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z Wydziału IRG. Zostało zawarte umowy na realizację zadania pod nazwą zakup wraz z dostawą wyposażenia PPOŚ na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Rabka-Zdrój. Część pierwsza, ubrania specjalistyczne z firmą MatPOŚ Żgów. Wartość umowy 160 342,80 zł. Część trzecia, węże i wyposażenia pożarnicze z firmą Supron 1 spółka Jawna Olkusz, wartość umowy 199 444,50 zł.
Część czwarta, przyczepka ODO z firmą mechanika pojazdowa Gabriel Latawiec-Rdzawka. Wartość umowy wynosi 125 tysięcy złotych. Część piąta, przyczepka pompowa z firmą Matposz Żgów. Wartość umowy 21 699 złotych 66 groszy. Została zawarta umowa na zadanie pod nazwą rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce Zdroju dla części drugiej, rewitalizacja rynku w Rabce Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu z firmą Remdom Żak Przemysław Dobrowa Górnicza. Wartość umowy 6 362 tysiące. Została zawarta umowa na zadanie pod nazwą wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP w Chabówce z firmą usługową Jarosław Jezierczak Rabka Zdrój. Wartość umowy 168 510 zł. Została zawarta umowa na zadanie pod nazwą wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej willi Krzywoń w Rabce Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu z firmą Atalp Krzysztof Plata Moszczenica Niżna. Wartość umowy 478 288 złotych 66 groszy. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą prace budowlano-remontowe na świetlicy w Rdzawce. Została zawarta umowa z wykonawcą, to jest firmą usługową Jarosław Jezierczak Rabka Zdrój. Wartość umowy 254 550 złotych 15 groszy. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2025 roku. Drugie postępowanie. W postępowaniu została zgłoszona jedna oferta konsorcjum firm, w skład których wchodzi lider konsorcjum Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Rabce Zdroju oraz członek konsorcjum FCC Podhale Spółka z o.o. Nowy Targ. Cena ofertowa wynosi 5 475 492 zł brutto. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą kompleksowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołec, Chabówka, Ponice, Rdzawka w sezonie zimowym 24-25. W postępowaniu złożono oferty. Dla części pierwszej zimowe utrzymanie dróg poboczy oraz zatok autobusowy na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój. Pierwsza oferta konsorcjum firm Kopex, spółka cywilna Marcin Krupa, Wojciech Sroka, Rabka Zdrój oraz zakłady komunalne Rabka Zdrój. Cena ofertowa 886 648 zł brutto. Dla części drugiej zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój. Oferta numer 1. Zakłady komunalne Rabka Zdrój. Cena ofertowa 760 320 zł brutto. Dla części trzeciej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone. Oferta firma usługowa Stanisław Wójciak Rabka Zdrój. Cena ofertowa 272 160 zł brutto. Dla części czwartej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte. Oferta pierwsza firma Drwal Czesław Figura Rabka Zdrój. Cena ofertowa 213 840 zł brutto. Oferta druga firma Jurtek Teresa Paternoga Rabka Zdrój. Cena ofertowa 133 470 zł brutto. Dla części piątej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Ponice. Usługi ziemne Adam Ponicki Ponice. Cena ofertowa wynosi 261 000 zł brutto. Dla części szóstej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Rdzawka. Firma Rapacz, Piotr Rapacz, Rdzawka 80, cena ofertowa 388 800 zł brutto. Dla części siódmej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Petrix, Piotr Szaflarski, Rokiciny Podhalańskiej, cena ofertowa wynosi 145 800 zł brutto. Oferta druga, firma handlowo-usługowa Jurtek Teresa Paternoga, cena ofertowa 143 010 zł brutto. Zostały wszczęte postępowania na zadanie zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 4 870 000, termin składania i otwarcia ofert 29 listopada 2024. W
Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą małopolskim, w zebraniu mieszkańców osiedla Traczykówka, osiedla Nowy Świat. Uczestniczyłem w forum wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa małopolskiego, w ślubowaniu klas pierwszych w szkole podstawowej nr 2, w szkole nr 1 oraz w szkole podstawowej w Chabówce. Uczestniczyłem w inauguracji 36. polsko-słowackich dniach pneumologii i alergologii dziecięcej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Uczestniczyłem w święcie patronalnym Domu Szkoły Świętej Tereski, w inauguracji i zakończeniu Rabczańskiego Biegu Górskiego, w uroczystościach ocalenia kościoła na Piątkowej Górze. W Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem w posiedzeniu Forum Współpracy dla Podtatrza, w uroczystym otwarciu siedziby Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w spotkaniu ze starostą nowotarskim, w uroczystościach związanych z obchodami stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Eugeniusza Romera. Spotkałem się z wojewodą małopolskim, uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, w trzecich podhalańskich obchodach Światowego Dnia Turystyki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkałem się z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli. W nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM Małopolska uczestniczyłem w wernisażu wystawy Sacrum Herbarium w Muzeum Orkana, w obchodach 70-lecia Grupy Podhalańskiej GOPR, w uroczystościach związanych z 30-leciem Związku Euroregionu Tatry oraz uczestniczyłem w Kongresie Związku Euroregion Tatry. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy państwo radni macie jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem? Bardzo proszę, pani Ewa. Panie burmistrzu, czy może pan przybliżyć odnośnie tego uczestnictwa Forum Wójtów Prezydentów? Tam chyba chodziło o kanalizację, tak? O pozyskiwanie funduszy kanalizacyjne na obszary wiejskie. Co było tematem tego forum? Znaczy, na forum najczęściej są sprawy związane głównie ze zmianami, jeżeli chodzi o przepisy prawne, bo bardzo często uczestniczą w tym przedstawiciele wojewody, naczelnicy wydziału, którzy się zajmują konkretnymi sprawami. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, były również omawiane ewentualne możliwości pozyskiwania środków i niestety jest tak, jak pani mówi, że jeżeli chodzi o ewentualne środki docelowo, no są to środki, które można na dzień dzisiejszy pozyskać głównie dla obszarów wiejskich. Natomiast tutaj w tym spotkaniu uczestniczył jeszcze marszałek i faktycznie to było omawiane przez samego marszałka, ale również jego pracowników, z jego wydziału, z jego resortów. Tak. Czyli można to tak ująć w skrócie, że jest możliwość pozyskiwania funduszy na obszary wiejskie, tak? Czyli można by było na sołectwa. Tak, tak, tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek wcześniej się zgłosił. Ja chciałbym, panie burmistrzu, tutaj zapytać o ten kredyt w wysokości 4 milionów złotych. Tam coś pan wspomniał w sprawozdaniu. Czy gmina ma teraz w najbliższym czasie zaciągać ten kredyt? Tak zrozumiałem. Bardzo można? Proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, szanowni radni, to była uchwała z roku ubiegłego, w momencie, gdy przyjmowaliśmy budżet. Myśmy po ten kredyt nie sięgali, mając własne środki. Natomiast teraz, żeby docelowo dokończyć, zamknąć ten rok, to właśnie te środki byłyby nam potrzebne. Dlatego tam jest wpisane do kwoty. Nie, tam są różne rzeczy związane z tym. To nie są tylko inwestycje, absolutnie. No, przyjdzie pani skarbnik, powie, myślę. Natomiast to, co myśmy przyjmowali w budżecie ubiegłorocznym, to tam były te założenia właśnie między innymi dotyczące, żeby zamknąć ten budżet, żeby to były takie środki. Jeszcze nawiązując do tego pana Marka, a kiedy będziemy podejmować taką uchwałę? Ale to państwo nie będziecie podejmować uchwały. Ja tylko przeczytałem to, o czym pan Marek powiedział, że wrócę jeszcze raz do tego już, że
zostało wszczęte postępowanie na zadanie, ponieważ ta uchwała jest, ona jest obowiązująca jako budżetowa z tamtego roku, tylko nie sięgaliśmy po te pieniądze, bo nie było na szczęście potrzeby, przynajmniej dotychczas. Pani Ewa. Co pan Ciepliński powiedział? Chciałam spytać, czy w tym kredycie będą te dwa zadania, czyli parking w rynku i kaplica? Czy będzie, no bo mamy ja rozumiem, mamy zewnętrzne pieniądze 9 milionów na dwa zadania, nie wiem dokładnie kwoty, bo nie sprawdzałam tego. Chodzi mi o to, czy wkład własny, tak, który mamy, tak, czyli tak. będzie w tym kredycie 4 milionów, tak? Tak. Teraz drugie pytanie odnośnie tego, co pani Dyrda pytała. Czy w takim forum, gdzie to jest forum dla wójtów, sołtysów, czy mogą brać udział sołtysi? Ale ja nie słyszałem o sołtysach. Forum wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Aha, dobre, przepraszam, źle słyszałam. Dziękuję pani Ewo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Ale forum sołtysów jest też. Wiem, dlatego może mi się... Bo... Dziękuję bardzo. Zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci w porządku obrad. Przedstawienie raportu, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2023-2024 w gminie Rabka-Zdrój. Bardzo proszę o przedstawienie tej informacji. Dwa zdania, nim pani anotuje. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie burmistrzu, mogę jeszcze chwilę? Panie przewodniczący, czy mogłabym jeszcze jedno pytanie zadać odnośnie tego forum? Bo to jest ważna sprawa. Czy byłaby możliwość, żeby na przykład, no trzech sołtysów mamy, tylko żeby takich, jakby byli chętni, żeby na takie forum pojechali? Bo wiem, że mam dwie koleżanki, które biorą udział w takim forum i tam można dużo ważnych rzeczy się nauczyć, dowiedzieć. No i przede wszystkim zobaczyć to też od innej strony, nie tylko Rabki. Czy takie informacje mogłyby być wysyłane i żeby były przesłane, jak jest możliwość, żeby tacy sołtysi pojechali, no pani Cerdzawka i Chabówka pojechali. Dziękuję. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Znaczy, szanowni radni, jest coś takiego jak Gazeta Sołecka, wydawana między innymi dla sołtysów i tam jest faktycznie bardzo dużo informacji, natomiast naszym sołtysom możemy dać namiary, chociaż myślę, że może mają, między innymi do prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Małopolskich, który jest organizatorem tego wszystkiego i myślę, że każda następna osoba, mam na myśli sołtysów, która chciałaby brać udział w tych spotkaniach, w tych forach, myślę, że się po prostu ucieszy, że będą chcieli w tym brać udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze w kwestii formalnej mam pytanie do pani mecenas. Czy zmiana tego punktu porządku obrad musi być przegłosować, tak? W takim razie bardzo proszę jeszcze ten wymóg formalny jeszcze, żebyśmy przeprowadzili, czyli zagłosujmy za zmianą porządku obrad, taką jaką przeczytałem na początku, bez tej jednej uchwały w sprawie skargi na brak działań burmistrza Rabki-Zdroju. Już jest? Niestety, czy tego nie ma? Nie ma? Nie ma. Ja to sprawdzałem specjalnie. Ale jak pani mecenas tak mówi, no to musi być. Ale lepiej dmuchać na zimę, jak to mówię. Panie Pawle, czy mamy przygotowane głosowanie, czy będziemy przez... Tą treść, co widzicie na ekranach. Czy to jest członka treść być? Może być. Wniosek członków, że wycofania, tak. Jak najbardziej. Ja tylko uruchomię głosowanie, ale muszę... Dobrze. Umożliwić. Dobrze. To bardzo proszę w takim razie o przygotowanie głosowania. Czyli ta odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tę skargę to jest to, tak? Uruchomimy głosowanie. Na razie przegłosujmy ten porządek obrad, o którym mówiliśmy. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przegłosowany.
z tym punktem, o którym mówiłem, o wykreśleniu z porządku obrad tej jednej uchwały numer 66, jako że wpłynął wniosek od Państwa, którzy tą skargę pisali, o wycofanie tej skargi. W związku z tym jest to bezprzedmiotowe. Kontynuujemy dalej porządek obrad. Bardzo proszę w takim razie Pana Burmistrza o kilka słów na temat raportu o stanie realizacji zadań oświatowych. Co do samego sprawozdania, myślę, że przedstawi to za chwilę Pani Aneta. Natomiast ja bym Państwa prosił, żebyście zwrócili uwagę, bo mamy wydzielone czy pokazane między innymi, jakie to są koszty na poszczególne szkoły, na poszczególne placówki, ile mamy dzieci, rok do roku ile nam się rodzi, no niestety mniej. Ale to zmusza nas też do pewnego planowania i mam nadzieję, że to wszystko będziecie Państwo mogli tutaj w tej prezentacji dostrzec, tak żeby tą swoją wiedzę pogłębić. Tym bardziej, że jako radni planujecie jeszcze wizytę w innych szkołach, więc myślę, że ta wiedza po prostu się przyda. Natomiast prezentację jako taką docelowo prześlemy Państwu po sesji. Dziękuję Panie Burmistrzu. Bardzo proszę Panią Anetę o przedstawienie prezentacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Tak mogło zostać. Mogło tak być, tak? By było. O, nie do końca, nie, bo ja nie widzę. Dobra. Jak co roku przepisy prawa oświatowego. Ja może przejdę dalej. Momencik. To ja może będę mówiła. Zgodnie z artykułem prawa oświatowego. O, mi za daleko, żeś mi przeszedł. Poczekaj, coś mi przeszło. Zgodnie z artykułem 11 prawa oświatowego do 31 października organ wykonawczy, czyli burmistrz, przedstawia organowi stanowiącemu informacje o realizacji zadań oświatowych za rok, tutaj w tym przypadku będzie to rok szkolny 2023-2024. Wszystkie informacje, które Państwo będą przekazane, są zbierane z własnych opracowań, ze strony systemu informacji oświatowej, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz z Wydziału Finansowo-Budżetowego. Prezentacja jest tak jakby podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie jest sieć przedszkolna, następnie sieć szkolna. Na terenie naszej gminy działały dwa przedszkola nasze, którym byliśmy organem prowadzącym. To jest przedszkole miejskie numer 1 oraz przedszkole w Chabówce. Dwa punkty przedszkolne przy szkole podstawowej w Ponicach oraz przy szkole podstawowej numer 4 oraz 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oprócz tego, z racji tego, że na naszym terenie są podmioty lecznicze, jest również zespół przedszkoli specjalnych dla dzieci przewlekle chorych i tam mamy przedszkole w Śląskim Centrum, w Instytucie oraz w Uzdrowisku. Jeśli chodzi o ilość oddziałów, było 14 i w dalszym ciągu mamy 14, natomiast no niestety liczba dzieci nam spada i proszę, tutaj kolejny jest slajd przedstawia, jak w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, czyli 2022 na 2023, zmniejszyła się nam liczba dzieci w przedszkolach o 10 dzieci. Tutaj jest zobrazowane każde przedszkole, oddział, kolejne 3 lata szkolne. Jeśli chodzi o finansowanie przedszkoli naszych, bo teraz na razie skupiamy się tych przedszkoli, które my jesteśmy organem prowadzącym. Subwencja i dotacja przedszkolna oraz fundusz, jaki otrzymujemy pomocy na dzieci z Ukrainy, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego wzrósł nam około 300 tysięcy. Natomiast procentowy udział w wydatkach, i to jest tutaj mój błąd, ja bardzo przepraszam, w tym roku klasuje się na około 30%. W
tamtym roku było 21%, czyli odbija się nam zmniejszenie liczby dzieci na to, że jednak te wydatki mamy coraz większe, a subwencje i dotację przedszkolną otrzymujemy niby wyższą, ale jednak to nie jest jeszcze takie wystarczające na pokrycie tych wydatków, które ponosimy w przedszkolach. Tutaj jest tylko przedstawienie, zobrazowanie, jak to wygląda, jaki jest koszt utrzymania takiego dziecka w przedszkolu miejskim numer 1 i w Chabówce. Tu są roczne koszty oraz w przeliczeniu na miesięczne. Jeśli chodzi o liczbę dzieci, tu jest zobrazowana liczba dzieci, która jest wykazana na 30 września roku 2023, ponieważ na tą datę jest naliczana subwencja, dotacja, reszta się potem już nic nie zmienia. I w tej liczbie dzieci również są ujęte dzieci z Ukrainy. Natomiast troszeczkę inaczej wygląda finansowanie dzieci z Ukrainy z racji tego, że my dostajemy miesięczną kwotę w przeliczeniu na każdy miesiąc, na każdy dzień i ta kwota jest po prostu zróżnicowana. No tutaj Państwu chciałam tylko zobrazować, jak to wygląda, jeśli oparłam się na 30 września 2023 roku. Oprócz naszych jednostek, którym my jesteśmy organem prowadzącym, na terenie gminy funkcjonuje jeszcze 8 placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz inne niż jednostka samorządu terytorialnego. To są stałe przedszkola, które od kilku lat, może kilku nawet dziesięciu lat funkcjonują. I nie tylko u nas się zmniejsza liczba dzieci, bo w niepublicznych przedszkolach również się zmniejsza. Tutaj globalnie zmniejszyło się o 13 dzieci. I tak dla porównania mogę powiedzieć, że liczba dzieci w 2023 na 2024 we wszystkich przedszkolach, to też są dane na 30 września, wynosiła 183, natomiast w poprzednim roku była 196, czyli też tu potwierdza się, że ten spadek jest. No i dotacje, jaką przekazujemy. Z racji tego, że jesteśmy zobligowani zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotować takie przedszkola. To jest rok szkolny, żeby Państwo zrozumieli, że ja przedstawiam teraz rok szkolny 23 na 24. To nie jest rok budżetowy. Zamknęliśmy się kwotą na prawie 3 miliony. 2 882 677,38 groszy. Z czego to wynika? Zobligowani jesteśmy liczyć sobie podstawową kwotę dotacji, którą mnożymy razy liczbę dzieci, jaką nam składają co miesięcznie wnioski niepubliczne przedszkola. Tą podstawową kwotę dotacji naliczamy z naszych tutaj wydatków poniesionych w naszych przedszkolach, dla których my jesteśmy organem prowadzącym. Oprócz tego są dzieci, które mieszkają na terenie naszej gminy, ale uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. I znowu ustawa obliguje nas do tego, że musimy pokryć koszty wychowania przedszkolnego. I tutaj też w roku szkolnym 23 na 24 zamknęliśmy się kwotą 156 tysięcy, ale tak samo jest w drugą stronę, czyli jak do nas przychodzą dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy, my obciążamy te gminy, no i tutaj pozyskaliśmy 199 579 zł i 86 groszy. Przepraszam. Żeby się lepiej mówiło. Sieć szkolna. I tu się nic nie zmienia. Jak co roku mamy 7 szkół podstawowych. Jedynka, dwójka, trójka. W Chabówce, w Ponicach i w Rdzawce. Również zmniejszyła się nam liczebność dzieci globalnie o 74 uczniów. I tu mogę jedynie też powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniego roku, 2022-2023 mieliśmy 1215 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2023-2024 1141 dzieci. I podkreślam po raz kolejny może, że to jest stan na 30 września 2023.
te dzieci się nam, że tak powiem, też liczebność zmienia. I tak samo za tym idzie zmniejszenie też o 3 oddziały w poszczególnych szkołach. I tutaj w szkole w Dwójce nam się zmieniły 2 oddziały. I w szkole w Chabówce też mamy zmniejszenie o 1 oddział. Na tym slajdzie chciałam Państwu przedstawić, jak wygląda subwencja w porównaniu roku, tutaj zrobiłam porównanie roku szkolnego 2022 na 2023. To jest średnia, którą dostajemy na dany rok szkolny. No nie jest aż taki bardzo duży wzrost tej dotacji do tego, co ponosimy. To jest kwota roczna, to nie jest miesięczna, tylko to jest roczna kwota na dziecko. I też w zależności, gdzie jest dziecko, jeśli jest w mieście, w przedszkolu, 6-latek ma inną dotację, 6-latek w przedszkolu na wsi ma inną dotację, w oddziale przedszkolnym też inną. Także tutaj już jest w zależności od tego, gdzie dziecko jest i uczęszcza. Wydatki. Tak samo jak w przedszkolu, tutaj zobrazowałam Państwu, jak to wygląda z otrzymaną subwencją plus dotacją, plus fundusz pomocy, jakie mamy wydatki wykonane, no i jak to wygląda, jeśli chodzi o wydatki ponoszone przez gminę w porównaniu do roku 2022-2023. Ten procentowy udział nam troszeczkę zmalał, ponieważ w 22-23 było 21% udziału, tu mamy 17,40. Ale w dalszym ciągu do oświaty dopłacamy. Koszty tak samo przedstawiłam w przeliczeniu na jedno dziecko, jeśli chodzi o poszczególne szkoły. To też jest przedstawienie na 30 września stany liczby dzieci. W granicach roczne i miesięczne, więc około powyżej 10 jak rocznie utrzymanie takiego jednego dziecka. Tu jest przedstawienie poszczególne lata, jak wyglądały, jeśli chodzi o subwencje, pozyskane środki z rezerwy oraz dodatkowo ten fundusz pomocy. Jakie mamy wydatki wykonane? To są wszystkie wydatki, które są związane z realizacją zadań oświatowych, czyli wydatki, które ponosimy w szkołach, w przedszkolach, do tego dochodzą dotacje do niepublicznych placówek, dowozy. Tą kwotą na rok 2023-2024 zamknęliśmy się kwotą 36 milionów. Więc 10 milionów wyszło dopłaty do, były ponoszone przez gminę wydatki. Struktura wydatków. No niestety wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz około 90%. Reszta wydatków nawet nie przekracza 3%. No, 2,5 to jest takie minimum. Oprócz tego naszych szkół na terenie gminy znajduje się Katolicka Szkoła Podstawowa. I dla niej też musimy przekazać dotację zgodnie z przepisami prawa. I wysokość całej dotacji za rok 2023-2024 wynosi 3 348 081 zł i 62 grosze. Mogę zadać pytanie? Może. Bardzo proszę. Na jednego ucznia, bo przeliczyła Pani, jak dostają publiczne, a takie prywatne? Nie mam tutaj, bo ja już Panu tłumaczę, jak to wygląda, jeśli chodzi o dotowanie katolickiej szkoły. Katolicka szkoła dostaje tak jak my według wagi, natomiast ta kwota mnożona jest jeszcze razy wskaźnik zwiększający, który wyliczamy z wydatków ponoszonych przez nasze szkoły działające na terenie miasta Rabka. Czyli to będzie 1, 2, 3, 4. Zliczamy wydatki za cały rok, przeliczamy według wzoru wskazanego w ustawie i w tym roku był to wskaźnik 1,194 i to mnożymy razy kwotę subwencji, jaką otrzymujemy, to co było tam wcześniej przedstawione, te 6-latki w mieście, uczniowie, razy tą
jeden i wtedy to jest kwota na tego ucznia, taką dotację przekazujemy. Natomiast jakie wydatki oni ponoszą, to ja nie wiem, bo my wiemy tylko tyle, że muszą się nam rozliczyć z przekazanej dotacji, a czy coś jeszcze więcej dokładają, to ja już o tym informacji nie mam. I w porównaniu, to jest jeszcze istotne, w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego ta liczba uczniów katolickiej zwiększyła się o 23 uczniów. Ale spowodowane to było tym, że w poprzednim roku nie mieli 8 klasy, więc mieli 7 tylko oddziałów, natomiast teraz już mają 8 oddziałów. I to, co pan burmistrz powiedział, to jest prognoza uczniów. Tu są brane dane z urzędu naszego tutaj meldunkowego dzieci urodzonych. I od tego roku de facto, który teraz już jest, czyli 24/25, mamy co roku spadek tych dzieci, ale to też nie da się tak przedstawić dokładnie z uwagi na to, że my nie wiemy, gdzie te dzieci urodzone, które się urodziły, czy one będą chodzić tu do naszych szkół, do naszych przedszkoli, czy będą dalej mieszkać, czy może ktoś do nas dojedzie. To jest tylko tak zobrazowane na podstawie danych, które po prostu mamy w urzędzie meldunkowym. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli. Też prawo oświatowe narzuca nakaz na gminy, aby dzieci były dowożone. I tak do szkoły podstawowej w Rdzawce dowozimy 13 uczniów. To są uczniowie, którym przekraczają kilometry, jeśli chodzi o sieć. Tak, bo każda szkoła ma swoją sieć i jeśli przekracza tam 3 bądź 4 kilometry, my mamy obowiązek ich dowozić. I tu jest kwota za rok szkolny 2023 138 tysięcy. Był to przewoźnik, który startował do przetargu, bo my co roku ogłaszamy przetarg. I tak samo z przetargu jest ta poniżej kwota, czyli to, co my musimy też niepełnosprawnych dowozić. Było ich 20, z czego dowoziliśmy do Nowego Targu, do Orewu i łącznie kosztowało nas to 678 132. Ale jest również taki przepis, który mówi o tym, że możemy, że rodzic może żądać, znaczy podpisuje umowę z burmistrzem na zwrot kosztów dowozu. I też mieliśmy, tutaj przedstawiłam Państwu z podziałem na miesiące i tu mieliśmy na takie umowy wydaną kwotę 71 tysięcy. Łącznie na te trzy zadania przeznaczone było 887 tysięcy 166 zł i 40 groszy. Spadek dzieci, spadek zatrudnienia. I za tym idzie i tutaj no widać, że jednak ten spadek jest. Nie jest jeszcze taki gwałtowny, ponieważ nie zawsze jak dzieci odchodzą, to likwidujemy oddział, więc różnica między rokiem 22 a 23, gdybyśmy zliczyli wszystkie stopnie awansów, byłoby to 6 nauczycieli, niecały 6 etatów. I jest jeszcze jeden artykuł, 30 z karty nauczyciela, który mówi o tym, że jeśli nauczyciele nie osiągną średniego wynagrodzenia, gmina za cały rok przelicza i będzie musiała wyrównać to średnie wynagrodzenie. My jak do tej pory osiągamy na każdym stopniu awansu, więc nie musimy wyrównywać tego średniego wynagrodzenia. Nie wiem, mogę przejść dalej? Tam widzę, że pani coś. Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli to są wszyscy ci uczniowie, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. I teraz tu troszeczkę rozwinę swoją myśl, skąd taka dopłata do budżetu oświaty. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, liczba orzeczeń 67. To są dane na 30 września. Jeśli chodzi o liczbę orzeczeń, znaczy może inaczej, to są orzeczenia, które obowiązywały nas w roku szkolnym 23-24. Natomiast na 30 września to, co nas po prostu przepis i na co nam naliczają subwencje, liczba orzeczeń, którą mieliśmy wykazaną,
powiem, tylko momencik, bo muszę sobie przerzucić. Na resztę nie dostaliśmy pieniędzy, ponieważ mamy wykazane na 30 września 48, a orzeczenia cały czas nam wpływają, cały czas gdzieś te opinie nam wpływają, no bo dzieci są diagnozowane, zgłaszane do poradni. W związku z tym, no chcąc nie chcąc, my musimy znaleźć, bo orzeczenie musimy zrealizować, tak? Zajęcia musimy zrealizować, łącznie godzin zrealizowaliśmy 844,50, więc no jest dużo tych godzin, dużo orzeczeń i to są tylko orzeczenia, które my mamy w naszych szkołach, a również dotujemy niepubliczne placówki, które też mają orzeczenia i tam też idzie kwota za tymi orzeczeniami. Oprócz tego dzieci posiadają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, też wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W roku szkolnym 23 na 24 było 17 takich dzieci. Łącznie 41 godzin tygodniowo było przeznaczone na te dzieci. Tutaj głównie realizowane są te godziny w naszych przedszkolach, czyli w przedszkolu w Pabówce i w przedszkolu numer 1. Jest podjęta również uchwała w 2019 i tu zawsze tak prezentujemy, że tutaj w roku szkolnym 23-24 przyznano 33 uczniom stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz burmistrz wręcza nagrody na odejście dla ósmoklasistów, na najbardziej takich zasłużonych. Było 7 uczniów, przeważnie jest z każdej szkoły po jednym uczniu, 7 było nominowanych do takiej nagrody. Oprócz wydatków mamy dochody. Co składa się na dochody? To są opłaty za przedszkole, czyli za to, za te powyżej 5 godzin. Dodatkowo są wynajmowane sale gimnastyczne, są wynajmowane sale lekcyjne. Tutaj jeszcze dodatkowym dochodem w przypadku roku 23-24 było pozyskanie przez przedszkole miejskie numer 1 środków na dofinansowanie szkoleń, ale to pani dyrektor składała wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, dostała dofinansowanie, stąd ta kwota jest taka dosyć wysoka, tam było 23 920. Za jakąś szkodę w szkole w Chabówce też otrzymaliśmy odszkodowanie, to też jest wpływem na dochód tej szkoły. Co nam się udało pozyskać w roku szkolnym 23-24? Jak co roku jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i tu była kwota 1 500 000, na podręczniki 158 000. Składaliśmy wnioski, podróże z klasą, otrzymaliśmy dofinansowanie 107 000. Tutaj się udało nam złożyć dla 4 szkół wnioski. One dopiero będą teraz realizowane, ale dofinansowanie pozyskaliśmy w roku szkolnym 23-24. Z rezerwy, zawsze możemy się starać, z rezerwy są kryteria przydzielania tej rezerwy. Otrzymaliśmy 13 650 na wypłatę odprawy i w tamtym roku była taka dodatkowa wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli i tu było 324 000. Sumując te dwa slajdy wychodzi nam 2 791,42 zł. Wiemy, że mamy dzieci z Ukrainy, mamy ich bardzo dużo, jak na naszą gminę wydaje mi się. Przedstawienie miesięczne, jak to wygląda, ile tych dzieci jest w naszych szkołach. Najwięcej dzieci w szkole mamy numer 1 i numer 2. To są dwie takie szkoły, gdzie w Ponicach zdarza się też, że tych dzieci też jest więcej. No ale tutaj jedynka, dwójka, no to są takie przodujące. I tu otrzymaliśmy fundusz pomocy w kwocie 2 801,90 zł. Są to pieniądze przeznaczone też na wychowanie, opiekę i dydaktykę dla tych dzieci z Ukrainy, ale nie ukrywamy, że też troszkę z tego finansujemy i zaraz tu Państwu pokażę.
po egzaminach, jeszcze najpierw egzaminy, jak przebiegły, 96 uczniów pisało nam egzaminy ósmoklasisty. Nie ma tu szkoły podstawowej numer 1, ponieważ w roku 23-24 nie było ósmej klasy. I tutaj jest słupkami przedstawione procentowo i staniny. Dziewiąty stanin najwyższy, pierwszy stanin najniższy. Procentowo wahamy się gdzieś w granicach, no takie województwo, myślę, że można by było, dwójeczka tam widzę, że jest więcej niż województwo. To jest język polski, matematyka i język angielski. I teraz to, co nam się czasami udaje, jak nam zostają jeszcze środki z funduszu pomocy, to remontujemy. I tak parę slajdów Państwu chcę pokazać, co żeśmy wyremontowali w roku 23-24. Otóż w szkole numer 1 korytarze na pierwszym i drugim piętrze, szatnie na dole w tej części podpiwniczonej, dodatkowo dwie sale 28 i 32. I jeszcze żeśmy dostosowali pomieszczenie do zajęć, do gabinetu do zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj na dole to jest sala gimnastyczna, tu z przodu było malowanie tej ściany. W szkole podstawowej numer 2 też klatki schodowe, korytarze przy szatni, wyłożenie tam płytek było, podsibitka była naprawiana. Szkoła numer 2, sala. Tutaj część tych remontów wykonują firmy, natomiast część remontów wykonują nasi konserwatorzy pracujący w szkołach i tylko de facto ponosimy koszt zakupu materiałów. W szkole podstawowej numer 3 również remont trzech sal lekcyjnych oraz dodatkowo dokupione są stoliki, krzesełka, jakieś regały. W szkole podstawowej numer 4 dostosowanie też schodów, zaraz tych głównych, wejściowych. Też sala przyrodnicza. W szkole w Chabówce był zakup kanapy świetlicowej. Tu również też warto podkreślić, że koszt pokrycia tego zakupu było otrzymane ze środków sołectwa, resztę dopłacała szkoła, tam jest błąd, bo tam jest 4477. Przepraszam, teraz widzę. Za dużo czwóreczek. W Ponicach główne schody wejściowe, bramki, też remont sal lekcyjnych. W Rdzawce również remonty sal, korytarzy, malowanie. W przedszkolu łazienkę. Taką bramkę przejściową przy placu zabaw. Później w przedszkolu w Chabówce również żeśmy łazienkę remontowali. Dodatkowo jeszcze tam na górze były takie pomieszczenia, tam kiedyś mieszkała pani dyrektor, teraz to przejęło przedszkole, więc pani dyrektor sobie zagospodarowała to na zajęcia właśnie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyremontowali tą górę i tam dzieci mają udzielaną pomoc. Ogrodzenie naprawiała w przedszkolu i tam jest takie malutkie zdjęcie salki, więc salka była też remontowana. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Różnie. Zależy od miesiąca, ale gdzieś około 170-180 się zamykamy miesięcznie. Wydatki nam, znaczy pokrywamy część wydatków wtedy z tego funduszu. Gdyby nie ten fundusz, no to pewnie byśmy mieli większe. Znaczy tak, z dziećmi ukraińskimi to jest naprawdę bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ dzieci dzisiaj są, a za chwilę ich nie ma. I proszę uwierzyć, że ulokowanie ich teraz wygląda to tak w ten sposób, ponieważ no mamy obsadzone szkoły jedynki i dwójkę już naprawdę w niektórych klasach i rocznikach tak, że już się po prostu nie mieszczą w salach te dzieci. W związku z tym no my musimy gdzieś ich przyjąć, więc kierujemy do innych szkół. Staramy się ich tak ulokować, żeby też mieli nie za daleko, ale też nie za, no niestety, no to już nie jest, że tak powiem, zresztą
Obowiązek jest taki, że jak jest oddział powyżej 20, w tych starszych klasach powyżej 26 czy nawet 27, to my musimy już na niektórych przedmiotach te przedmioty, tą klasę dzielić. Więc to są dodatkowe koszty, więc staramy się tego uniknąć i też właśnie jakoś te dzieci tak przyjmować, żeby... Nie mamy takich sygnałów. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma tutaj jakieś pytania do Pani Anety? Nie widzę. Dziękuję Pani za przedstawienie raportu. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Otwieram punkt czwarty. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr 7/34/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2024 roku. Tą uchwałę podejmowaliśmy w zeszłym miesiącu. Tutaj na wniosek wojewody małopolskiego następuje korekta paragrafu drugiego w punkcie drugim, uściślająca podstawę prawną zwrotu kosztów podróży służbowych dla osób, które wyjeżdżają służbowo poza teren gminy wysokości na zasadach określonych właśnie tutaj zmieniliśmy zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Ta uchwała dotyczyła właśnie zasad przyznawania diet i wysokości zwrotów kosztów przewodniczącym zarządów osiedlowych gminy Rabki-Zdrój. Natomiast te koszty są rozliczane na podstawie tej ustawy, tego rozporządzenia, które przytoczyłem przed chwilą. I tylko ta zmiana jest wprowadzana. W poprzedniej uchwale ogólnie to było napisane. Ta uchwała była wczoraj szczegółowo omawiana. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytanie do tej zmiany? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o... Panie Pawle. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Bardzo proszę o uruchomienie. I o przyciśnięcie przez Państwa przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Podjęcie uchwał na wniosek członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mamy tutaj dwie uchwały, które zaraz odczytam. Były to uchwały, którymi zostaliśmy zobligowani do podjęcia tych uchwał w związku ze skargami, które jeszcze podjęte były za poprzedniej kadencji. Nie zostały one podjęte przez poprzednią Radę. W związku z tym obecny skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tymi skargami szczegółowo się zajął. Były one omawiane, były przedstawiane wszelkie argumenty ze strony pracowników, ze strony pana burmistrza i odczytam pierwszą z nich. Uchwała numer projektu 67 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza Rabki-Zdroju. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi z 21 stycznia 2024 roku opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG 1510.1.2024 na bezczynność burmistrza Rabki-Zdroju po zapoznaniu się z dokumentacją związaną ze skargą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłania skarżącemu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. I w paragrafie trzecim jest pouczenie, zgodnie z którym w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną,
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy Państwo macie jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym rozpoczynamy procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 11 głosami za przy 4 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I druga uchwała, drugi projekt uchwały numer 68 w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Rabki-Zdroju z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru nad inwestycją i naruszenie interesów skarżącego. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym. Po rozpatrzeniu skargi z 21 stycznia 2024 opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju org.1510.2.2024 na burmistrza Rabki-Zdroju z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru nad inwestycją i naruszenie interesów skarżącego po zapoznaniu się z dokumentacją związaną ze skargą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłania skarżącemu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. W paragrafie trzecim pouczenie, które przeczytałem przy poprzedniej uchwale. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała również była szczegółowo omawiana. Czy macie Państwo jakieś pytania do tej uchwały? Pani Ewa, bardzo proszę. Pani Ewa, tak, bardzo proszę. Ja chciałam się zobaczyć, bo to dotyczy prawie tej samej inwestycji, tak? Bo to tej samej inwestycji, to jest w rynku. Proszę mi powiedzieć, bo tu Pan Burmistrz pisze, że ci ludzie tam zostali poinformowani, wszystko tak tam jest napisane. A czy był robiony protokół jakiś z tego spotkania? Panie Burmistrzu, ze spotkania w terenie, bo Pan tu Burmistrz wyjaśnia, że zostały przeprowadzone rozmowy z tymi ludźmi. To z komisji, Pani Ewo. Komisja skarg wniosków. No tu ci ludzie musieli być, no nie? Nie rozumiem. No musiał się Pan z nimi musiał spotkać pewnie. Myślę, że to tak powinno być, no nie? Bardzo proszę. Znaczy, bo tutaj pisze, że burmistrz informował wszystkich mieszkańców, a ten skarżący, czyli ten pan jakiś tam X, nie wpiął się do tego burzówki, tak? Wszyscy ponieśli koszty w pięcio, więc tu powinno być, no nie wiem, no myślę, że jakaś informacja ze strony pana była, czy pan tam był, czy... No i jest napisane, że inwestor wszystko naprawił, no. Tyle jest napisane. Czy pan się spotykał z tymi ludźmi stamtąd, czy nie? Panie przewodniczący, szanowni radni, tak, byłem tam i to wielokrotnie. Druga sprawa była taka, żebyśmy wreszcie to, o czym pani tu mówiła, te wody z rynien, które tam były wypuszczane na rynek, żebyśmy te wody uchwycili, ale w momencie, kiedy wykonywaliśmy prace ziemne, zaproponowaliśmy im, że jak pokryją sobie koszty tego, to zostanie wykonane. I tak to zostało zrobione. Wpięli się wszyscy z wyjątkiem tej jednej osoby. Natomiast tam jeszcze pani zapytała o to, że został uszkodzony tam fragment tego budynku. Tak, i do tego został zobowiązany wykonawca, że ma to naprawić, i on to zrobił. Dziękuję, pani Ewo. Panie Burmistrzu? Tak.
Tak, tak. To było szczegółowo też na tej, na komisji skarg i wniosków i petycji omawiane. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Chwilowe problemy techniczne w nowej sali. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 11 głosami za, przy 4 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Otwieram punkt 6. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Uchwała w punkcie 1 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. Ta uchwała, jak i pozostałe, które będę czytał, były szeroko i dokładnie omawiane na wczorajszej komisji budżetowej. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przytoczenie opinii dla tej uchwały. Dzień dobry, witam państwa. Tak jak było wspomniane, 29 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami. Opinia tutaj przeszła jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy pomimo tego państwo macie jeszcze jakieś zapytania do tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Projekt uchwały nr 70 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Ta uchwała również była wczoraj omawiana. Bardzo proszę o przedstawienie opinii pana przewodniczącego. Również w tym wypadku opinia przeszła jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Projekt uchwały nr 71 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Rabka Zdrój, gminą Mszana Dolna i miastem Mszana Dolna dotyczącej opracowania projektu koncepcji dla inwestycji budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim Veloraba na odcinku miasto Mszana Dolna, Raba Niżna, Rabka Zdrój. I tutaj chciałem się troszeczkę zatrzymać nad tą uchwałą i państwu przytoczyć, czego ona dotyczy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Rabka Zdrój, gminą Mszana Dolna, miastem Mszana Dolna, dotyczącej opracowania koncepcji dla inwestycji budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim Veloraba na odcinku miasta Mszana Dolna, Raba Niżna, Rabka Zdrój. Umowa będzie regulowana w szczególności kwestie współpracy partnerów przy przygotowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu oraz rozliczaniu zadania. Gmina Rabka Zdrój zobowiązuje się do zapewniania kosztu udziału partnera w projekcie na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1, do kwoty 60 tysięcy złotych. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w paragrafie 1, upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do zawarcia i podpisania umowy partnerskiej na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1. Wczoraj ta uchwała była też szeroko omawiana na komisji budżetowej.
Pan burmistrz przedstawił nam koncepcję przebiegu trasy tej ścieżki rowerowej. Ta uchwała jest intencyjna do podpisania, jak tutaj przeczytałem, do podpisania tej umowy partnerskiej. Natomiast wczoraj dyskutowaliśmy nad tym, żeby ta koncepcja, która została przedstawiona, została bardziej szczegółowo przygotowana przez wydziały tutejszego urzędu, tak abyśmy mogli zobaczyć szczegółowo, po jakich terenach ta ścieżka rowerowa będzie przebiegać. Dlaczego? Dlatego, że każdą inwestycję, którą rozpoczynamy, czy też będziemy przygotowywać, trzeba zacząć od rozpoznania stanu prawnego tych terenów, po których dana inwestycja będzie przebiegać. I zanim, tak myślę i myślę, że Państwo też tu wyrazicie takie samo zdanie, że zanim zostanie podpisana umowa z projektantem, z wykonawcą tego projektu, powinniśmy bardzo szczegółowo poznać, po jakim terenie ta ścieżka rowerowa będzie przebiegała i czy nie napotkamy na pewne trudności, bo najprawdopodobniej będzie ona też przebiegała po terenach prywatnych, po terenach, które są wodami polskimi, być może po terenach kolejowych, pewnie też po terenach naszych gminnych, ale myślę i tak powinno mi się wydaje być, abyśmy wcześniej rozpoczęli rozmowy czy też uzgodnienia, bo być może ta koncepcja w jakiś sposób będzie ewaluowała, w zależności od tego, czy wszystkie uzgodnienia tutaj Urząd Miasta zdobędzie. Dlatego wczoraj była taka propozycja tutaj przekazana do Pana Burmistrza, aby tą koncepcję przedstawić na większej skali mapy, żebyśmy to zobaczyli, czyli Wydział Inwestycji, Wydział Geodezji. Chciałem, aby to tutaj po prostu tak to wybrzmiało, żebyśmy, bo pewnie to nastąpi w przyszłym roku. Panie Burmistrzu, pewnie projektowanie w przyszłym roku nastąpi, nie w tym roku. Więc myślę, że mamy czas właśnie na takie przygotowanie. Zresztą taką zasadę też przyjęliśmy dotyczące innych inwestycji, że pierwsze musimy mieć uregulowane stany prawne, zanim przystąpimy, czy to do inwestycji drogowej, czy też jakiejś innej. Bo na pewno na etapie pozyskiwania środków po projektowaniu, czy w trakcie projektowania, również organy, które takie środki będą przyznawały, będą od nas wymagać prawa dysponowania terenem. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja wczoraj na tej komisji zadeklarowałem, że w momencie, jeżeli zostanie wyłoniony wykonawca, to deklaruję, że sprowadzimy go tutaj i te wszystkie uwagi, które wam się Państwo jako radnym nasuną, bo tak naprawdę koncepcję to my teraz będziemy dopiero robić. Natomiast myśmy przygotowali jako gmina póki co taką wizualizację, którędy chcielibyśmy, żeby ta ścieżka rowerowa szła. Dokładnie. Z tym, że póki wyłonimy wykonawcę, bo my jak już wyłonimy wykonawcę i wskażemy mu koncepcję, to możemy się spotkać z pewnym oporem, że czegoś się po prostu w jakiejś lokalizacji nie da wykonać. Są tam mostki, są tam inne rzeczy. Ja bym tutaj, nie wiem jak Państwo radni, no też wypowiedzcie się Państwo, ale żebyśmy po prostu mieli przygotowane wcześniej już taką koncepcję pokazaną, bo to nie jest dużo pracy, żeby ten szkic po prostu przenieść na większą skalę mapy, żeby zobaczyć, po jakich terenach to przebiega.
Czy ktoś chce jeszcze zabrać w tej kwestii głos? Tak, i tutaj, żeby też wybrzmiało, że jeżeli powstanie taka koncepcja, żeby przyszły tutaj projektant tego projektu typowo się tym nie wzorował i na przykład jeżeli na tej koncepcji, co w tej chwili mamy przedstawione jako wszyscy radni, żeby nie było tak, że nie puści, prawda, przez jakiś tam teren ta trasa, żeby projektant nie doliczył sobie kosztów do projektu, żebyśmy się zamknęli w tej kwocie. Czyli to, co pan przewodniczący powiedział, że pierw jakaś właśnie konsultacja i tak dalej i dopiero później, żeby był tworzony projekt, żeby się nie okazało, że projektant przyjdzie, będzie wyłoniony w jakimś konkursie, zrobi projekt na podstawie tej koncepcji, co mieliśmy wczoraj przedstawioną, a okaże się, że tak, tu były właśnie przedstawiane przez radnych różne miejsca takie, no można powiedzieć, konfliktowe, żeby właśnie przez to nam to nie zwiększyło kosztów w tej sumy, co teraz ją chcemy zabezpieczyć. Żebyśmy mieli taką deklarację, że przeznaczamy tą sumę, projektant przychodzi, sprawdza przede wszystkim ten teren, prawda, czy może sobie zaprojektować, czy nie, żeby nie okazało się, że pójdzie projektem po tym, co idzie, a okaże się, że załóżmy przy torowiskach tam kolej nie zezwoli, tu jak pan przewodniczący powiedział, przy wodach polskich, tu załóżmy, no nie wiem, jak spółdzielnia mieszkaniowa się też na to zapatruje, też trzeba będzie zapytać. Ale jak najbardziej, no, jesteśmy za tym, żeby tutaj to wszystko już ruszyło. Tylko żebyśmy mieli taką deklarację, że żeby nie było dodatkowych kosztów, bo przyjdzie jakiś projektant, zrobi szybko i później powie, no to proszę państwa, trzeba dopłacić, bo zmiana projektu jest. Żebyśmy tego uniknęli. Dziękuję. Znaczy myślę, że wcześniej możemy o prawo dysponowania takim gruntem, po których ta koncepcja będzie już występować jako urząd, czyli do Wód Polskich, czy się da zrobić w tym przebiegu, czy tutaj, jak pani Ewa wczoraj wskazała, wzdłuż kolei, bo nie wiemy, czy to będzie 2 metry, 5 czy ileś, bo to z takiej skali nie możemy odczytać, czy też będzie przez teren prywatny, czy przez spółki nieuregulowane, to wszystko trzeba przewidzieć wcześniej. Bo jeżeli projektant to dostanie do zaprojektowania, to projektant owszem, zaprojektuje to, ale to po naszej stronie będzie uzyskanie prawa dysponowania od tymi ludźmi, od nas będzie zależało, żeby ten teren wykupić lub w inny sposób go pozyskać i uzyskać zgody od innych organów czy od Skarbu Państwa. Więc ja tylko proponuję, żeby te czynności podjąć wcześniej, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia, żeby ewentualnie wskazać inną trasę, jeżeli po prostu będziemy mieć jakiś opór materii. Tylko tyle. Pan Piotr, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Jak już zaprojektowana ścieżka będzie po gruntach prywatnych, czy gmina będzie bardziej skłonna na wykupienie tych gruntów, tego odcinka od osób prywatnych, czy wydzierżawienie tego? Panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, to w zależności od tego też, jakie będzie oczekiwanie mieszkańca. Bo może być sytuacja taka, że ktoś będzie chciał nam odsprzedać faktycznie, a może być sytuacja taka, że ktoś no, będzie temu przeciwny. Czyli tylko dzierżawę będzie brał pod uwagę. Ale to, o czym mówił pan przewodniczący, myślę, że my tam, nie wiem, czyście państwo, tak jak mówiłem wczoraj, myśmy tam kilka jakby wariantów pokazali, ponieważ to, o czym tu zostało powiedziane wcześniej, właśnie może być sytuacja taka, że w którymś miejscu po prostu nie będzie takiej możliwości i nie chcielibyśmy też, żeby albo jeden sprzeciw w jednym czy w dwóch miejscach położył nam cały pomysł i całą inwestycję docelową. Jeszcze raz, panie Piotrze, bardzo proszę. No a odpukać, jak się taki jeden czy z drugim znak na swoich terenach prywatnych kategorycznie nie zgodzi, czy są jakieś środki do tego, żeby w jakiś sposób przekonać. No, to znaczy myślę, że tutaj inne drogi nie wchodzą, jak wywłaszczenie czy coś takiego, bo to nie jest inwestycja strategiczna, jakiegoś celu publicznego. No myślę, że tutaj trzeba raczej szukać rozwiązań polubownych z mieszkańcami. No jaka skala tego
będzie, dopiero może się okazać, jeżeli zobaczymy to na mapie normalnie ewidencyjnie, czy mapie zasadniczej w skali 1 do 1000, czy 1 do 500 i Wydział Inwestycji naniesie nam tą ścieżkę rowerową, wiadomo jaka jest szerokość, jakie są wymogi techniczne takiego obiektu, czy też obiektów mostowych i wtedy będziemy wiedzieć, ile tego terenu jest nam potrzebne, gdzie to przebiega. No, jako inżynier z tym się spotykam, z tym pracuję na co dzień i taka jest, że tak powiem, kolej rzeczy, zanim się zleci już konkretne projektowanie, bo projektant niekoniecznie będzie za tym po prostu chodził. Pewnie, że w umowie można takie coś zawrzeć, ale jeżeli wcześniej my te uzgodnienia zdobędziemy i będziemy mieć wcześniej te prawa dysponowania tym terenem w takim zakresie tej koncepcji, tego jeszcze nie projektu, tylko koncepcji, no to już wiemy, że w tym terenie, w danej lokalizacji można to projektować bez obaw, bo już wiemy, że dany właściciel się zgodzi, bo wiemy, że Wody Polskie nam pozwolą, bo wiemy, że PKP nam pozwoli i inne instytucje. W związku z tym jesteśmy w stanie wcześniej te czynności przeprowadzić, żeby już później nie okazało się, że zostanie coś zaprojektowane i zostanie wykonany projekt, wydamy pieniądze i będzie ten projekt przez kolejne lata leżał, bo nie będziemy mogli go zrealizować. To są takie moje uwagi jako inżyniera, który się spotyka po prostu z inwestycjami. Tak to myślę powinno być przygotowane. Panie radny, bardzo proszę. Czyli najpierw my będziemy chodzić za projektem, a później dopiero projektant przyjdzie ze swoim do nas? Nie za projektem, tylko musimy się zorientować, po jakich gruntach ta ścieżka będzie przebiegać. No ale to musimy jakoś, no nie wiem, tam iść, jechać, sprawdzić. No jest koncepcja, mamy wydział geodezji, który zwróci się do właściciela, że jest taka propozycja lokalizacji ścieżki rowerowej na jego terenie i do każdego właściciela można się zwrócić z zapytaniem, czy jest skłonny sprzedać. To nas nie minie. To gminy to nie minie. Bardzo proszę, pan Skipiała. Pani Ewa była pierwsza, tak. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja chciałam się spytać, bo wczoraj, bo to są trzy jakby podmioty, Rabka Zdrój, gmina Mszana, miasto Mszana. I która z tych trzech podmiotów jest wiodący, czy jest Mszana? Miasto Mszana? Nie, zadeklarowała gmina Mszana Dolna. A proszę mi powiedzieć, kiedy gmina Mszana wystąpiła do Rabki, żeby Rabka wzięła udział w tym projekcie? Może odwrotnie, to ja do nich wystąpiłem. Czyli pan się zwrócił do nich? Tak. No to tak, czyli pan się zwrócił do nich, więc wygląda na to, że my powinniśmy mieć koncepcję, gdzie to pójdzie. Więc powinniśmy być przygotowani do tego, w myśl tego, co pan w tej chwili powiedział. To jest moje zdanie i moje odczucie na ten temat. Dlatego mogliśmy przygotować tą mapę dużo wcześniej. Tyle. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Znaczy, powiem tak, w poprzedniej kadencji, mówiąc o naszych sąsiednich gminach, jak żeśmy rozmawiali, to wyrażali zgodę, ale niestety w dyskusji nie poszliśmy nic dalej. Natomiast w momencie po tych wyborach jeden i drugi samorząd, mam na myśli miasto Mszany Dolnej, gminę Mszana Dolną, uznali, że jest to bardzo dobry pomysł, bardzo dobre rozwiązanie, chcą w tym wziąć udział i wtedy właśnie między innymi gmina Mszana Dolna zaproponowała, że chcą być tym partnerem wiodącym w tym projekcie i że będą to pilotować i stąd pismo od nich do nas właśnie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa, pan Skipiała, radny, bardzo proszę. Tu już w połowie mojego, pani już poruszyła, ale jeszcze jedno tu poruszam. Na razie to jest, proszę państwa, w sprawie zgody na zawarcie umowy partnerskiej. Nie jest to jeszcze koncepcja, że my decydujemy o trasie, o tym. Na razie chcemy z nimi się ustać. I jeszcze taki mam do tego zastrzeżenie. Czy jeżeli są trzy miasta partnerskie, powinien powołany być jakiś taki zespół z tych trzech miast
jakby powiedzieć, do, no, do opracowania albo do zastanowienia się, żeby nie każdy z osobna sobie tam, tylko żeby wspólnie jakby powiedzieć na ten projekt. Bardzo popatrzeć. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, to znaczy z ramienia naszej gminy, bo to już od praktycznie chyba lutego, jest pan Tomek Koperniak, który tym tematem żyje bardzo mocno. Wiem, że gmina Mszana Dolna ma również wskazaną taką osobę, która na każdym praktycznie etapie jest też zainteresowana tymi wszystkimi działaniami i myślę, że ci ludzie, którzy, że tak powiem, dużo na tym rowerze jeżdżą i mają tą ogromną wiedzę, uważam, myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy to doświadczenie ich i tą wiedzę wykorzystali. Myślę, że będzie to dla wspólnego dobra. Natomiast spotkania, które są organizowane z udziałem wójtów czy burmistrzów, no to takie spotkania się odbywają albo raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Jaki czas jest realizacji tego projektu? Powiem tak, że też chciałbym wiedzieć. Natomiast nie, to o czym państwo tutaj dzisiaj mówicie, to mówimy w kategoriach takich, żeby te samorządy zabezpieczyły środki na ewentualnie opracowanie tej koncepcji. No i myślę, że uda się opracować, ale to, co mówił pan przewodniczący, to, co pan radny mówił sam również, że mogą się pojawić na różnym etapie różne trudności, no ale myślę, że będziemy próbowali i my, ale również i ten projektant i wydziały te problemy rozwiązywać, bo to, że się trudności pojawią, to jest wiadomo, tylko pytanie, jak to rozwiążemy, ile nam to czasu weźmie, tak myślę. Dziękuję bardzo. Pani Ela, bardzo proszę. Nawiązując do tego, co powiedział pan burmistrz, pamiętacie państwo, jak oglądaliśmy wczoraj mapę, w tych takich, powiedzmy, spornych miejscach jest zaprojektowana, zaproponowana jak gdyby druga wersja. Jak się nie da tędy, no to obok gdzieś. Dlatego takie koncepcje są tam zawarte. Takie alternatywa dodatkowych. Zgadza się pani Elu, ale musimy wiedzieć, tak, z kim mamy do czynienia, do rozmowy. No tak, w takiej alternatywie i w takiej. Oczywiście to się zgadzam jak najbardziej. No. Jeszcze pani Ewa, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja tak wybiegam naprzód. Kto tą ścieżkę będzie utrzymywał, jeżeli będą po terenach prywatnych? Na przykład będzie to dzierżawa konkretnego gruntu. Kto będzie to utrzymywał? Bo to w zimie trzeba na przykład odśnieżyć i inne takie pielęgnacje związane. Panie burmistrzu, proszę. To znaczy, jeżeli będziemy my jako gminy to firmować, to gminy, bo wiecie państwo, że mamy ścieżki na przykład na Krzywoniu, ścieżki enduro i to również też są utrzymywane przez gminy i w momencie, kiedy tam no, trzeba poprawić czy coś, to jest to robione właśnie na zlecenie gminy. Jeszcze widzę tutaj pani Ewa, tak? Bardzo proszę. Takie pytanie, czy możliwa jest koncepcja na przykład zmiany nie przez centrum Rabki, tej drogi, tej ścieżki rowerowej, tak jak jest zaznaczone na planie, tylko koncepcja na przykład całkiem innej, gdzie indziej na przykład, no dajmy na to przez Słonę i tam na przykład tamtędy wjechać w gminę Mszana Dolna. Dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo proszę o odpowiedź. To teraz poruszamy następną kwestię. Ponieważ nie wiem, na ile się państwo orientujecie, ale tak zwana Veloraba jest właśnie w takich założeniach, że idzie z miasta i gminy Mszana Dolna w kierunku gminy Niedźwiedź, stamtąd właśnie przechodzi tu na wysokości Olszówki na stronę Słonego i ulicami tutaj w założeniach ma dotrzeć do dworca kolejowego w Rabce. I stąd chcieliśmy, żeby ta ścieżka między innymi zazębiała się, ten odcinek, o których mówimy w kategoriach trzech gmin, żeby ona zazębiała się i to by nam pozwoliło wykonać taką pętlę 27-kilometrową. I stąd tą ścieżkę trzeba było dociągnąć do dworca kolejowego. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii pana przewodniczącego. Czy jak widać dużo znaków zapytania i rozmów w tej kwestii, ale tu jak pan przewodniczący wspomniał, no będziemy jak gdyby tutaj chcieli poznać więcej szczegółów. Niejednogłośnie tutaj opinia przeszła pozytywnie przez komisję. Dziękuję panie przewodniczący. Oczywiście uchwała jest bardzo potrzebna, bo ta ścieżka rowerowa jest niezbędna. Jest to tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, uchwała intencyjna na zawarcie umowy partnerskiej. Natomiast na te problemy, o których mówiłem, trzeba zwrócić uwagę, trzeba to przygotować, trzeba nam to przedstawić i myślę, że tutaj w najbliższym czasie te szczegóły poznamy. W tym momencie przechodzę do głosowania. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o podjęcie, o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 12 głosami za, przy jednym wstrzymującym i dwóch przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Projekt uchwały nr 72 w sprawie likwidacji mieszkania treningowego utworzonego w ramach zasobów lokalnych gminy Rabka-Zdrój. Ta uchwała również wczoraj była bardzo szczegółowo omawiana przez pracownika tutaj na komisji budżetowej. Bardzo proszę o przedstawienie opinii w sprawie tej uchwały. Tak, komisja wydała tutaj jednogłośnie opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisków. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały, projekt numer 73 w sprawie wydzierżawienia, zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 6059 położonej w Rabce-Zdrój przy ulicy Słonecznej. Ta uchwała również wczoraj była bardzo szeroko i szczegółowo dyskutowana. Bardzo proszę o opinię w sprawie tej uchwały, panie przewodniczący. Tak, komisja wydała tutaj opinię pozytywną, choć niejednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy państwo macie jeszcze jakieś zapytania do tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy dwóch wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego projektu, numer 74, w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla dwóch sztuk drzew gatunku dąb przypółkowy, jednej sztuki drzewa gatunku jesion winosły oraz dwóch biogrup drzew gatunku modrzew europejski ustanowionych jako pomniki przyrody rosnących na terenie gminy Rabka-Zdrój. Wczoraj również była ta uchwała bardzo szczegółowo omawiana. Bardzo proszę o przedstawienie opinii w tej sprawie. I tutaj w tym wypadku komisja jednogłośnie opinię wydała pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jakieś pytanie zadać w sprawie tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, projekt numer 75 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Ten projekt był bardzo szczegółowo wczoraj omawiany przez panią skarbnik i myślę, że wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi, ale mimo to pytam państwa, czy jeszcze ktoś z państwa ma do tej uchwały jakieś zapytania? Nie widzę. Panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię w sprawie tej uchwały. W tym wypadku komisja przyjęła opinię pozytywną, choć niejednogłośnie również. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedury głosowania. Proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje.
Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. I ostatni projekt uchwały, numer 76, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój, która też była wczoraj omawiana, szczegółowa. Jest ona związana nierozerwalnie z poprzednią uchwałą, czyli w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój. Pani skarbnik również przedstawiła nam ją bardzo szczegółowo, wszystkie zapisy. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Komisja również tutaj pozytywnie przyjęła opinię, choć nie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do tej uchwały? Pani Ewa, bardzo proszę. Panie skarbnik, ja mam takie zapytanie. Częściowo dzisiaj otrzymałam odpowiedź. Odnośnie tej kanalizacji wyjaśniła się kwota 155 tysięcy do takiej kwoty czystą, ale ja jeszcze dążę, gdzie jest 40 tysięcy. Pani skarbnik, jeżeli można, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Radna. 40 tysięcy, tam była jeszcze dokumentacja. Muszę zobaczyć dokładnie ile, czy to było około 30. Na 10 tysięcy zostały jeszcze wolne środki, bo ogólną kwotę 300 tysięcy tylko zostało przeniesione. Mogę sprawdzić Pani, z kim była ta dokumentacja podpisana i dokładnie na którą Dobrze. Kwotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To myślę, że już... Jeszcze Pani tak. Ewa, bardzo proszę. Pani skarbnik, ja chciałam się spytać, wydatki na obsługę długu 1 600 000. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, czy to jest w skali roku? Tak? Tak, Pani Radna, to jest w skali roku. W 2024 roku mamy zaplanowane na same odsetki od kredytów 1 600 000. Czy one w całości zostaną spłacone, to nie wiem. Taka jest kwota tak maksymalna. Zobaczymy, na końcu roku Wam powiem, czy żeśmy zaoszczędzili jakieś 10-20 tysięcy, czy poszło wszystko. I jeszcze jedno pytanie, bo Pan Burmistrz powiedział, że są plany wzięcia 4 milionów kredytu. 4,870, czyli tu nam, no Państwo jeszcze nie wiedzą pewnie jakie... Odsetki? Tak. 4,870 to jest sam kredyt, który był już zaplanowany w uchwale budżetowej na 2024 rok, żeby zamknąć budżet. Wiem. Jakie będą odsetki, to nie wiadomo. Do 29 listopada jest składanie ofert, bo jest ogłoszony przetarg. Zobaczymy, który bank wygra i jaką da marżę, bo na pewno będzie WIBOR, to jest stały. Na dzień dzisiejszy chyba jest 6,38 albo 6,83, coś takiego. No i zobaczymy, jaka marża. Jeżeli dadzą... Ostatnio było 0,50, no to koszt tego kredytu będzie 6,38 plus 0,50 marża, więc wyjdzie 6,86 marża oprocentowanie tego kredytu. Ale to powiem dopiero po przetargu, po 29 listopada. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie do Pani Skarbnik? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących. Wyczerpaliśmy punkt 6. Zamykam punkt 6, czyli podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Otwieram punkt 7, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Szanowni Państwo, wpłynął do nas wniosek jeden pana prezesa Szpitala Miejskiego. Odczytam treść tego pisma. Dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy Rabka-Zdrój dotacji dla Szpital Miejski w Rabce-Zdroju spółka ZO oraz przekazanie danych statystycznych miejsc zamieszkania pacjentów szpitala i poradni specjalistycznych. W nawiązaniu do spotkań z radnymi Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju uprzejmie informuję, że w dniu 21.10.2024 rok podpisałem z BGK umowę kredytu inwestycyjnego numer 24/4565 na kwotę 13 956 169 złotych 20 groszy.
Warunkiem wypłaty transzy kredytu w wysokości 7 milionów złotych w 2025 roku jest dostarczenie do banku uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój, w której uwzględniono dotację w wysokości 4 miliony złotych dla kredytobiorcy w 2025 roku. I tutaj pan prezes wskazuje punkt 14, punkt 3 ustęp b tej umowy. Dlatego na ręce pana przewodniczącego zwracam się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o zabezpieczenie takiej pozycji w przyszłorocznym budżecie i WPF. Uprzejmie proszę o zabezpieczenie przekazania dotacji w wysokości 1 miliona złotych w pierwszym kwartale 2025 roku. W załączeniu przesyłam również statystyki leczonych w naszych podmiotach pacjentów z rozbiciem na ich adresy zamieszkania w powiatach i gminach. Zwracam uwagę, że system niestety nie generował osobnych danych dla gmin wiejskich i gmin miejskich o tych samych nazwach, to jest Mszany Dolnej, Jordanowa i Nowego Targu, dlatego dla tych gmin są to dane zbiorcze. Zwracam się z prośbą o zainicjowanie działań związanych ze wsparciem finansowym lub rzeczowym samorządów tych gmin dla realizowanej inwestycji, która również będzie służyła mieszkańcom tych samorządów. Te dane o tych pacjentach z rozbiciem na adresy zostały przesłane. Pan prezes przesłał tutaj do biura rady, a pani Dorota przesłała również na nasze adresy mailowe, więc każdy może się z tym zapoznać. To pismo jest efektem też naszego spotkania z panem prezesem, spotkania komisji problemowej, na którym to było szczegółowo też dyskutowane. I w tym momencie pan prezes zwrócił się do nas, żebyśmy w przyszłorocznym budżecie właśnie taką tutaj takie zabezpieczenie wprowadzili. Czy państwo macie jakieś, czy jakaś dyskusja, żeby tutaj odbyła się na ten temat? Czy będziemy to dyskutować dopiero, myślę, że przy uchwale budżetowej, bo o tym wiedzieliśmy, wiadomo, że to trzeba zabezpieczyć, tak żeśmy tutaj zadecydowali. Natomiast ponieważ będzie to w formie dotacji, te 4 miliony, to będę prosił panią mecenas, żebyśmy się zwrócili tutaj, żebym ja się zwrócił w imieniu rady do pana prezesa o wyszczególnienie prac, na które te środki będą przeznaczone, bo jak państwo wiecie, dotacja celowa jest określona na konkretny cel i po wypłacie, czy to będzie 4 miliony, czy mniej, tak jak pan prezes też mówi, że niekoniecznie musi to być 4 miliony, może się okazać, że to będzie mniej, to też musi się pan prezes rozliczyć tutaj z nami, z gminą, na co te pieniądze zostały wydane. Więc pewnie takie pismo przygotujemy do pana prezesa jeszcze przed podjęciem uchwały budżetowej. Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Bardzo czy proszę. My będziemy wszystko tylko na słowa, bo na razie nie mamy żadnych dokumentów. Przed chwilą pani Ewo, właśnie powiedziałem, że wystąpię do pana prezesa, żeby uszczegółowił. Już miały być dokumenty, bo przekazaliśmy, miały być jakieś dokumenty. Na razie to tylko były słowa. Było tu powiedziane, pan prezes był przygotowany, powiedział. Z tego, co chyba wszyscy wiemy, to mieliśmy sobie indywidualnie, nie wiem jak to miało w ogóle wyglądać, podejść do szpitala, wypełnić jakieś oświadczenie, jakiś wniosek, żeby mi na przykład, mi, Ewie Świder, dali, prezes dał jakiekolwiek dokumenty. Tak, tak, bo jako radni mamy wgląd do większości dokumentów, ja tego nie rozumiem, spółka. Czy to tak ma wyglądać, czy ja jako radna Ewa Świder mam iść na plac budowy do pana prezesa i poprosić o dokumenty? Pani Ewo, ma pani takie prawo. Może pani iść do pana prezesa i może pani zażądać dokumenty, jakie pani chce przejrzeć. Natomiast to, o czym mówię tutaj, o tym, bo to było na tym spotkaniu jeszcze mówione. Jedno pytanie. Natomiast to, o czym tutaj pan prezes do nas wystąpił, czyli o zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok 4 milionów, to o tym mówię, że tutaj chciałbym wystąpić do pana prezesa, żeby konkretnie określił
na co te pieniądze będą wydane, bo z tych pieniędzy musi się z gminą rozliczyć, czy to będzie milion wypłacony, czy dwa, czy trzy, czy cztery. I to jest dotacja celowa. Dotacja celowa polega na tym, że na konkretny cel przeznaczone są środki i z tych środków się musi pan prezes rozliczyć. Pani skarbnik, czy, bo te 4 miliony 800, pani skarbnik, 4 miliony 800 mamy, 4 miliony, tak, 4 miliony 800 mamy, musimy wziąć kredytu na te zadania, które mamy w planach, tak? Tak, a te zadania, które mamy w planie w tym roku, w 2024. Tak. Nie 5, tylko 4. Tak, ale one będą 25 robione. Nie, to 4 miliony 870 bierzemy na to, co, żeby zamknąć budżet 2024. Z tego 4 miliony 800 kredytu jest zaplanowany na spłatę deficytu, a wczoraj widzieliście, że my deficytu mamy 8 milionów, więc to nawet niecały kredyt idzie na planowany deficyt, a może też iść na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z ustawą o finansach publicznych. To proszę mi powiedzieć, w tych planach budżetu, które będziemy... Na przyszły rok? Tak. Skąd weźmiemy te 4 miliony? Bo musimy zapewnić 4 miliony. No to jak już będę mieć projekt, pewnie z dochodów własnych. Ale z, czy my mamy może dochody? Z podatków, może ze subwencji. Ja teraz nie powiem pani dokładnie już z czego, bo dopiero to konstruuję ten projekt budżetu. Czy może zaistnieć sytuacja, że będziemy musieli kolejny kredyt wziąć? Może tak być też. Dziękuję. Może być, ale... Niemniej jednak to jest zobowiązanie, które podjęła poprzednia rada w uchwale budżetowej, tak pani skarbnik? I to jest w uchwale wpisane, że to jest na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów. Wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek jest 3 miliony 9. Poprzednia rada taką uchwałę podjęła i my tu nie mamy co z tym dyskutować. A kredytu też nie możemy na czegoś innego. Uchwała jest podjęta i my to musimy po prostu przyjąć. Natomiast my mamy, my konstruujemy. Ale był jeden rok, panie radny, co nie wzięliśmy kredytu. No. Więc teraz jak będziemy konstruować budżet, no to teraz my mamy wpływ na kolejną uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, podczas spotkania z panem prezesem szpitala też zadałem takie pytanie panu prezesowi, czy jest możliwość, żeby na tę chwilę uzyskać takie dokumenty z rozpisaniem etapy, które zostały już zrealizowane, żeby nam też zobrazować, jak te koszty się przedstawiły w poszczególnych etapach. No pan prezes wyraził taką właśnie tutaj chęć przedstawienia takiego dokumentu i nie wiem, czy tutaj jak gdyby ja mam jakieś oddzielne pismo do pana prezesa, bo z tego co nie, tak panie kojarzę... przewodniczący, ja zawrę to, zawrzemy to w tym piśmie. Bo ewentualnie, żeby się właśnie nie będziemy odnieść, po prostu dublować tak. Pism, ja jako przewodniczący rady, ponieważ reprezentuję państwa i odpowiadam tutaj za organizację, wystąpię z pismem. Żeby ująć do tego momentu, państwa. Co zostało zrealizowane, jakie są rozbicia kosztowe, żebyśmy też mieli wgląd, na co mniej więcej te środki już zostały. Dokładnie. Tak, dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Na piśmie, taka moja uwaga, artykuł 24 ustawy o samorządzie gminnym. Jasny, prosty, krótki. Państwo składacie wniosek na piśmie o konkretne dokumenty. Otrzymujecie te dokumenty po spełnieniu przesłanek wynikających z tego przepisu. To nie jest żadna wiedza tajemna, nikt niczego nie może przed wami ukryć. Jest obligowany wam te dane udostępnić. Jak państwo złożycie pisemny wniosek, to żądane dane otrzymacie, o ile spełniają one przesłanki, kryteria określone w artykule 24.2 ustawy o samorządzie gminnym. Zresztą pan prezes na spotkaniu powiedział, że 90% dokumentów jest do wglądu, jest dostępne. Jeżeli wystąpię ja czy ktoś z radnych na piśmie do pana prezesa w trybie tego artykułu, o którym pani mecenas tu mówi, no to te dokumenty dostaniemy. Pytanie, taką prośbę, jakby pan przewodniczący napisał w imieniu radnych o takie dokumenty, jak mówił pan Michał, czy żeby każdy jeden z nas nie chodził i nie ten, no bez sensu robić i przedstawić tak na komisji. Właśnie o tym powiedziałem, no, że po prostu wystąpię. Zwróćcie uwagę, jak mówicie, napisał o dokumenty. Czy jest jakiś katalog zamknięty tych dokumentów? Jakie dokumenty? Znaczy,
Ja już tutaj jeszcze... My musimy doprecyzować, musimy doprecyzować, o jakie dokumenty nam chodzi. Bo chodziło mi konkretnie. Tak, z informacji, które tam uzyskaliśmy od pana prezesa oraz kierowników, którzy zajmują się, nie ma tutaj rozpisanych jak gdyby etapów, nie są ujęte, ale na podstawie tych etapów, które panowie tam się zobowiązali, że przedstawią nam, to my będziemy mogli w pewien sposób jakieś konkretne dokumenty wtedy pisemnie się zwrócić, prawda, że mamy zrealizowane, no nie wiem, tam ściany czy elektrykę, tak? to wówczas z tą myślą jak gdyby wyjść dalej, tak, bo tak, teraz jak gdyby nie mamy... Mówimy o harmonogramie rzeczowo-finansowym i o jego realizacji, na tej podstawie, żebyśmy jak się realizuje ten harmonogram rzeczowo-finansowy, na co poszły te pieniądze, które przekazaliśmy wcześniej, bo pan prezes to tutaj powiedział, pan burmistrz też to potwierdził, ale jeżeli państwo chcecie mieć to na piśmie, zresztą myślę, że pani skarbnik też powinna mieć takie dokumenty u siebie. W związku z tym ja wystąpię jako przewodniczący rady, bo państwa reprezentuję. Poproszę panią mecenas, żeby pomogła mi przygotować tutaj fachowo takie pismo i myślę, że w najbliższym czasie wystąpię, żebyśmy mieli tą wiedzę przed uchwałą budżetową. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo macie jakieś pytanie do tego pisma? Nie widzę, dziękuję. W związku z tym... Dobrze. Jeszcze jedno pismo, które tutaj od pani Doroty dostałem. Pan wiceprzewodniczący mi tutaj wskazał. Wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, które przekazał nam do załatwienia według właściwości skargę Stowarzyszenia Polski Klub Ekologiczny dotycząca nienależytego wykonania przez burmistrza Rabki Zdroju zadań z zakresu ochrony przyrody, w szczególności zieleni miejskiej oraz w zakresie udostępniania informacji publicznej. W związku z tym, że przekazał nam to dyrektor ochrony środowiska, zapoznam się z tym pismem, przekażę go do odpowiedniej komisji i będziemy dyskutować, czy to pismo ma podłoże skargi, wtedy skieruję go do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czy też dotyczy to konkretnej sprawy, która należy do właściwości pana burmistrza. Więcej pism nie mamy. W związku z tym zamykam punkt 7 porządku obrad, otwieram punkt 8, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o przedstawienie interpelacji. Ja już jestem. Bardzo proszę tutaj. Pan radny. Pan radny, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja chciałem zapytać, bo tam w trybie pilnym prosiłem o wymianę tych desek na tym moście w stronę skansenu. Czy to już zostało zlecone? I druga sprawa, tutaj pani radna Ewa wczoraj mi podpowiedziała, że ta szyba tam na tej wiacie przystankowej w Habówce też jest przy stacji kolejowej rozbita z jednej strony i czy to jest już zlecone? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, będziemy odpowiadać na bieżąco, czy... Zapisuję. Dobrze. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pani Ewa. Tak, moja pierwsza interpelacja dotyczy tak. Kieruję do pana burmistrza prośbę o zabezpieczenie w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2025 środków finansowych, które będą wkładem w partycypację zadania pod tytułem budowa chodnika w Ponicach. Zadanie to zostało wybrane jako priorytetowe do realizacji w roku 2025 i podczas spotkania z dyrekcją PZD w Nowym Targu spotkanie było tu, wszyscy pamiętają, jasno wybrzmiało, iż instytucja ta jest przygotowana od strony formalnej, to znaczy się, że jest opracowane zezwolenie na realizację zadania drogowego i jest w tej chwili gotowa do realizacji tego zadania. Proszę o wskazanie, kiedy wymagany wkład finansowy jest przewidziany do wprowadzenia i czy zostało poinformowane PZD w Nowym Targu o woli współpracy w tym zadaniu. Pragnę też przypomnieć, iż obecnie na spotkaniu z dyrekcją PZD radni 9 kadencji i burmistrz Rabki wyrazili pełną aprobatę dla realizacji tego zadania.
Drugą prośbę mam taką. Zwracam się z interpelacją do burmistrza Rabki-Zdrojów, która dotyczy dzierżawy gruntu działki ewidencyjnej 114-1109, znajdującej się w sąsiedztwie Ponice. Na gruncie tym od 10 lat znajduje się plac zabaw. Znajduje się to centralnie przy szkole. W związku z kończącą się dzierżawą tego terenu zwracam się do burmistrza o podjęcie odpowiednich kroków i rozmów z właścicielem gruntu i ustalenie optymalnego rozwiązania dla tej sprawy. Z pozyskanych informacji dowiedziałam się, że może zaistnieć sytuacja rozebrania tego placu, do tego placu i przeniesienia go na inny teren. Mając to na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi, czy zostaje podjęte jakiekolwiek działania wyżej wymienionej sprawie. I jeszcze jedna interpelacja. Jako radna 9 kadencji Rady Miasta w Rabce-Zdroju w związku z moimi wątpliwościami dotyczącymi wykonania zadania pod tytułem wykonanie parkingu w rynku, nie będę czytać całego tego, bo tylko z kropkami napisałam, i bardzo wysokich kosztów jego realizacji, zwracam się do burmistrza Rabki-Zdroju o przekazanie do Biura Rady Miasta wyciągu bankowego potwierdzającego wpływ środków pieniężnych z programu, bo to był z programu Polskiego Ładu, tak tu było nam przekazane, dokumentów potwierdzających prawo własności tego terenu oraz wszelkich dokumentów dotyczących decyzji konserwatora zabytków, który, jak pan burmistrz określił, swoją decyzją konserwator wygenerował tak wysokie koszty inwestycji. Ponadto proszę o wskazanie, z jakich funduszy pochodzić będzie wkład własny. Odpowiedź już na to pytanie mam, więc zostawiam to tak, jak jest. Czy będzie to kredyt? Tu jest moje pytanie. I to wszystko. Dziękuję pani Ewo. Bardzo proszę. To przekazuję. Pan Robert. No już to na to mam już odpowiedź. Dziękuję panie radny. Bardzo proszę. Pan Jan. Ja mam tylko jedno i krótkie. Przysłała pani z bulwarów pismo. Do rady naszej przysłała, do burmistrza przysłała. Czytał nie będę. Złożę. Dobrze, dziękuję. Pan Piotr, bardzo proszę. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja mam taką mam sprawę, bo odkąd otwarli nowy odcinek Zakopianki, to odcinek starej Zakopianki od Siwego Dymu, od skrzyżowania na Zaborni tutaj na dół, aż do tego przejazdu kolejowego pod moim mostkiem w Fabówce, nie ma oznakowanej ulicy liniami. Nie wiadomo, czy tam jest przerwana, czy ciągła, czy zakaz wyprzedzania, czy te linie, które były, już po prostu się zmyły. I nie ma w ogóle już, nie ma nowych. I bardzo bym prosił o interwencję w tej sprawie do odpowiednich służb, żeby to było zrobione. Dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę, następna osoba. Pan Michał. Panie burmistrzu, chciałem się zapytać, czy coś wiadomo, jakby powiatowa zarząd dróg odnośnie tego ronda na Zaborni, ponieważ mieli przesłać pewną, no może nie koncepcję, a zmianę organizacji. Czy coś wpłynęło po prostu, jakaś decyzja? Nie, u góry, na Kilińskiego u góry. Plus, czy przesłana została jakaś koncepcja, albo ewentualnie ponowić zapytanie związane z tym rozwiązaniem agrafkowych rond, które miały na ulicy Sądeckiej zamysł powstania. Oraz jeszcze jedno pytanie mam odnośnie świateł przy ulicy Szkoły Podstawowej nr 2. Jeżeli droga zostanie zamknięta na Orkana, to wówczas w jaki sposób będzie funkcjonowało tutaj skrzyżowanie? Chodzi mi, czy będą światła włączone tak, jak to jest od dwóch dni, bo jak widać, no korki strasznie się zrobiły, no ludzie narzekają, zgłaszają problem. I jeszcze jedna rzecz odnośnie miernika prędkości na ulicy Sądeckiej. Znowu jak gdyby miernik nie działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Ewa. Panie burmistrzu, ja zwracam się z prośbą o zamontowanie na ulicy Zakopiańskiej Bocznej osiedle Ryplówka znaku D40 strefa zamieszkania oraz znaku o tonażu. Mieszkańcy zwracają się z prośbą, żeby znak o tonażu był 5 ton, dlatego że Ryplówka.
dlatego że przedsiębiorca, który tam mieszka, przewozi swój towar powyżej 20 ton. I jeżeli taka będzie tonaż nawet 10 ton, to ta droga będzie w niedługim czasie zniszczona. Bo jeżeli przedsiębiorca, który wybudował apartamenty, dołożył się do remontu tej drogi, to dlaczego mamy pozwolić, żeby inny przedsiębiorca po prostu tą drogę zniszczył? To jest raz. I panie burmistrzu, otrzymałam, panu już wstępnie przekazałam, otrzymałam odpowiedź na interpelację odnośnie kanalizacji bocznej zakopiańskiej. Ta odpowiedź na tą interpelację to jest po prostu śmiech na sali. Jeżeli urzędnik, który odpowiada, nie ma wiedzy, to niech lepiej nie odpowiada. Bo wyjście poza ramy tylko tyle, co wiem i więcej nie zadzwonię nigdzie, to jest po prostu, wie pan co, uwłaczające godności radnego, dlatego że radny musi się tłumaczyć przed mieszkańcami. Przekazałam panu, o co mi chodzi w ogóle odnośnie tej kanalizacji bocznej zakopiańskiej, dlatego że rusza ta inwestycja po święcie, a mieszkańcy nie wiedzą, w jakim miejscu będzie kopane, ile będzie, trzeba będzie jeszcze PKP prosić o jakieś decyzje. Złożę tutaj o wyjaśnienie tych kwestii. To jest dwie sprawy. Panie burmistrzu, przesłał pan nam na maila odnośnie audytu krajobrazowego. Czy gmina złożyła do marszałka uwagi odnośnie tego audytu? Tam chodziły o dwie strefy, na Bani i na Nowym Świecie. Czy sołectwa złożyły te uwagi do tego audytu? Bo ten audyt minął 25 września. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo bym prosiła, jakby była możliwość zabezpieczenia pieniędzy, funduszy na Eternit, bo jeszcze są mieszkańcy, którzy po prostu no, chcieliby się pozbyć tego, a wiem, że nie ma tych funduszy. Jeszcze zwracam się do pana odnośnie zaśmiecenia działki gminnej. Ulica Zarabą. Czy w tym temacie coś zostało zrobione? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Łukasz był wcześniej. Dobra. Pierwsza rzecz, panie burmistrzu, mieszkańcy proszą, żeby na cmentarz w Zarytym doprowadzić wodę i żeby tam był ogólnodostępny kran. W tym momencie woda jest noszona z rzeki albo każdy sobie przynosi z domu. Beczkowóz jest podstawiany, ale tylko w okolicy 1 listopada. Także mieszkańcy o to proszą. Druga sprawa to odnośnie wykonania tych przejść kanalizacji pod torami. Na ostatnią interpelację otrzymałem odpowiedź, że w sierpniu pytania, które zadałem, zostały udzielone przez PKP PLK. No to ja wiem, co PKP PLK powiedziało, tylko mi chodziło o to, na jakim etapie obecnie jest wykonanie tych prac. Czy w ogóle jak tam ktoś zaczął jakieś prace, w sensie Budimex, bo chyba oni mają to wykonać. I wczoraj też wybrzmiało, że koszt tego wykonania tych przejść to będzie około 1 200 000. Czy to faktycznie taka kwota będzie? I kto za to zostanie obciążony? Czy zwalą to na nas, czy po prostu PKP weźmie to na siebie? I trzecia rzecz. Tutaj chyba kolega Michał mówił, ale nie wiem, czy to, bo nie dosłyszałem. Światła przy dwójce to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to skrzyżowanie przy tych schodach. Czy jesteśmy przygotowani na to, że 4 listopada nie będzie powtórki z początku września? Bo ostatnio, jak pan wie, to od ronda u łopaty do szkoły podstawowej nr 2 to nie wiem, 45 minut co najmniej trzeba było jechać. I dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Ela. Myśląc o dochodach budżetu, mam takie zapytanie do pana burmistrza. Chyba wszyscy wiemy, że budynek Józef został przez uzdrowisko sprzedany prywatnemu właścicielowi, prywatnej osobie. Czy ta osoba płaci podatek do gminy od tej nieruchomości i od tego budynku?
To jest jedno zapytanie. A drugie, czy w ogóle w planach gminy jest utworzenie czegoś takiego jak dzienny dom seniora? Dziękuję bardzo. Pan Marek. Panie burmistrzu, ja bym chciał w imieniu mieszkańców ulicy Tetmajera proszę o to, aby doświadczyć tą ulicę. Tutaj z panem wcześniej, z panem pełnomocnikiem byliśmy w terenie. Też to już było ujęte w protokole. Chciałbym, żeby pan burmistrz się tym, znaczy nad tą sprawą pokłonił, z tego względu, że tam już istnieją słupy elektryczne, jest linia energetyczna, w związku z tym no wystarczyło tylko założyć tak, lampy. Na bocznej Kasprowicza górna część, tak samo mieszkańcy proszą, żeby tam doświetlić, około tam dwóch słupów. I ten, chciałbym przypomnieć o tym problemie drugiej bocznej Kasprowicza koło byłego tartaku, tam po lewej stronie, gdzie kiedyś nadmieniałem o tym odwodnieniu środkowym, żeby się tym jak najszybciej zająć, z tego względu, że tam no, idzie zima i mogą być duże problemy. I mam też takie pytanie. Gdzie są wywożone te ścięte drzewa z parku? Bo tutaj właśnie no, jest duża wycinka. Dochodzą mnie też słuchy, że część drzew jest wycinana zdrowych, więc bardzo bym prosił, aby tutaj jakaś osoba odpowiedzialna za ten stan sprawdziła te informacje i ewentualnie powstrzymała takie działanie, z tego względu, że no, mieszkańcy dosłownie informują w ten sposób. W parku wycinane są drzewa, nieraz niejednokrotnie wyglądające wzrokowo na zdrowe, a tutaj radni zgłaszają chęć od dłuższego czasu, żeby były wycięte drzewa właśnie, które są suche, poniszczone, ulica tutaj też właśnie Sądecka. No i wiele innych miejsc też, dokładnie, wzdłuż nawet Poniczanki, tam bulwarów. To są te kwestie takie, takie no, naglące, jak to się mówi. A o jednej rzeczy to powiem tak, chciałbym, żeby maile, które są wysyłane, były też wysyłane na poczty prywatne. Bo tak, my używamy urządzeń prywatnych. No nie wiem dlaczego, ja nie dostaję maili, bo nie mam założonej tej poczty. Uważam, że jeżeli korzystają wszyscy radni z prywatnych urządzeń, to uważam, że to powinno być też wysyłane na prywatne w tym momencie maile. Ja mam dużo lepiej zabezpieczoną sieć prywatną niż tą z urzędu. Loguję się tylko i wyłącznie, żeby odebrać materiały sesyjne. A maili, no tej drugiej poczty nie mam, mam swoją prywatną, używam prywatnego urządzenia. Zresztą wszyscy radni tutaj używamy prywatnych urządzeń. Mamy prywatne oprogramowanie, prywatne zabezpieczenia. W związku z powyższym bardzo bym prosił, żeby tą kwestię zresztą poruszałem w tamtej kadencji. Nie ma tajnych dokumentów, w związku z powyższym uważam, czy to jest wysyłane na pocztę radnego, czy pocztę prywatną. Ja mam telefon przy sobie cały czas i chciałbym dostawać po prostu na pocztę, bo ja nie mam tych informacji tutaj. Dziękuję bardzo. Niech podsłuchują, ja do Rosjan nic. Pani Ewa. Mam takie zapytanie, panie burmistrzu, bo fatalnie wygląda w ogóle sprzątanie tych liści, żołędzi i pozostałości po kasztanach. Zatykają w ogóle całe kratki ściekowe, i żeby po prostu przetkać te kratki ściekowe. Przyjdzie deszcz, przyjdą ulewy i nie będzie, a zwłaszcza u zbiegu ulicy Chopina i tu koło Starej Straży. Tam są kratki, ale po prostu są tak zategowane, że no i bardzo proszę o, żeby posprzątać, żeby nie wiem, czy zakłady komunalne te liście z tych kratek, bo to jest masakra po prostu. Dziękuję bardzo.
Pan radny tutaj, bardzo proszę. Ja mam taką prośbę, żeby na najbliższą komisję uzdrowiskową zaprosić urbanistę, który wykonuje projekt dla naszej gminy planu przestrzennego. Jedno i drugie zapytanie mam takie jeszcze. Dzisiaj uchwalona ta zmiana budżetowa, mamy tam drogę do Roli Magierówka. Czy będzie wykonana w tym roku? Tak? Jak jest uchwała, to tak. No ale niektóre uchwały są, a roboty nie ma. Dziękuję bardzo. Nie ma uchwały, to na pewno nie będzie wykonana. Ale jak jest, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pan Paweł. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać o ten budynek, który jest koło kortów. Czy ktoś to dzierżawi? On praktycznie jest od początku zamknięty. Są tam ładne pomieszczenia. Czy nie można by je wykorzystać? Nie wiem, albo dać komuś dzierżawę, żeby można było to wykorzystać. Nie wiem, czy uzdrowisko, czy może ktoś, jakaś osoba prywatna, żeby coś tam otworzył i można było coś się działo. No bo naprawdę jest ładny budynek, tam widać przez szyby, jest tam logo Rabki i wydaje mi się, że można by to pomieszczenie wykorzystać. A jest zamknięte praktycznie od początku. No, nie wiem dlaczego. Chyba się budowało ten budynek, to pomieszczenie w jakimś celu. No, widzę, że cel jakoś zanikł. Druga rzecz, to zgłaszałem już tam wcześniej oświetlenie tego boiska przy szkole. Tam też są słupy elektryczne i też można by te lampy założyć, a teraz jest dzień się jakby skrócił, bo te godziny przesunęli, więc dzieci mają, młodzież ma, no niestety ciemno, a mogłaby sobie jeszcze w piłkę pograć. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Dziękuję. Jeszcze widziałem pani Ewa. Jeszcze jedno, panie burmistrzu. Zgłaszałam kiedyś, żeby naprawić nawierzchnię koło, właśnie koło kortów, to co pan Robert mówił na tym. Nie ma tam trawy, a może by to można było jakoś, nie wiem, utwardzić, nie wiem, jakąś, może nie kostką, ale jakieś są takie takie płyty, takie ażurowe, żeby to po prostu, no i przede wszystkim oświetlenie też naprawić przy tych solankach tam na tym, bo nie świecą w ogóle. Dziękuję bardzo. To mamy zlecone. Tak? No to dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Jeszcze ja na sam koniec ostatnie pytanie. Czy chciałem do pana burmistrza, czy mamy jakąś wiedzę na temat przejścia w budynku Gwiazdy w inne ręce, to znaczy czy nastąpiła jakaś sprzedaż, za jaką kwotę, jeśli tak. Bo jak Państwo pamiętacie, oddaliśmy Gwiazdę, Rada poprzednia, znaczy nie poprzednia, tylko jeszcze wcześniejsza, podjęła taką uchwałę o przekazaniu spółce pana Wieczorkowskiego za symboliczną złotówkę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli mamy dostęp do takich informacji, że zostało to sprzedane, jeżeli mamy taką informację, to za jaką kwotę? I to jest jedno moje takie pytanie. A drugie, czy jest naliczona umowa dzierżawy za ten teren, który jest ogrodzony wokół Gwiazdy, dlatego że tam jest dużo naszego terenu, i czy jest umowa dzierżawy? Dziękuję bardzo. Zanim... Tak, panie Marku? Właśnie tutaj tą sprzedaż tej Gwiazdy, tak? Ja nie... Znaczy inaczej, czy można byłoby sprawdzić tą uchwałę, która właśnie przekazała za symboliczną złotówkę? Bo z tego, co teraz sobie przypominam, nie wiem, czy tam nie było warunków obostrzeń właśnie w sprawie ewentualnej sprzedaży. I żeby sprawdzić, jak dobrze pamiętam, i pan, panie Marku, myśmy wtedy bronili, tak, jak gdyby sprzedaży, znaczy przekazania za symboliczną złotówkę, a jeśli tak, to z obostrzeniem zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży właśnie, dlatego że w takim przypadku no, tracimy po prostu nieruchomość, tracimy pieniądze na własności, która była własnością gminy.
Nie wiem, czy taki zapis został przez poprzednią burmistrz zapisany w Księdze Wieczystej. Pewnie trzeba by to było sprawdzić, ale na pewno nie, bo jeżeli by się okazało, że zostało sprzedane, no to gdyby było prawo pierwokupu, to wtedy notariusz zwróciłby się do gminy z takim wnioskiem, a to pan burmistrz by o tym wiedział. Natomiast myślę, że trzeba to sprawdzić, trzeba wrócić do tej sprawy, tej uchwały i wyjaśnić, czy możemy dochodzić jakichś roszczeń jako gmina z tego tytułu, czy też nie. No takie jest moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo. I czy podatek? Dobrze. To jeszcze podatek. Jeszcze pani Ewa. Panie burmistrzu, ja z takim zapytaniem. Czy dodzwonił się pan do dyrektora projektu w sprawie spotkania? Tak. Tak? Dziękuję. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do dalszej części tego punktu, bo myślę, że pan burmistrz będzie chciał na kilka pytań odpowiedzieć, że w większości i tak dostaniemy odpowiedzi w formie pisemnej, to chciałbym, żeby tutaj, jak państwo zauważyli, tych młodych ludzi z medalami, którzy weszli na salę, dowiedziałem się w czasie sesji, że przyjechali tutaj z wiadomością, z sukcesami, które osiągnęli pod wodzą pani Dominiki w Hiszpanii, tak? I chciałbym, żeby pani Dominika parę słów na temat tego sukcesu powiedziała, bo myślę, że trzeba szeroko ogłaszać i promować właśnie takie sukcesy tych młodych ludzi, żeby też mieszkańcy zobaczyli, że mamy osiągnięcia poza granicami naszego kraju w pewnych dziedzinach. Pani Dominiko, bardzo proszę, jakby można było podejść tutaj do mikrofonu. Ja proszę tutaj, pani Dominiko. Bardzo proszę, tak, żeby tutaj te wieści nam pani przekazała. Dobrze. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Ja może się przedstawię, większość tutaj z państwa mnie zna, ale gdyby coś, to przedstawię swoją skromną osobę. Nazywam się Dominika Bolechowska-Rączka, jestem wiceprezesem Zakopiańskiego Klubu Karate. Jestem osobą prowadzącą zajęcia tutaj na terenie Rabki. I jak tu przewodniczący rady powiedział pan Rafał Hajdyła, byliśmy w ubiegłym tygodniu na Pucharze Świata Karate Dzieci, które odbywało się w Hiszpanii, niedaleko Barcelony, w pięknej miejscowości Cambrils na wybrzeże Costa Dorada. W imprezie, w tych zawodach wzięło udział 1200 zawodników z 30 państw. Polskę reprezentowało 14 klubów, w tym Zakopiański Klub Karate, 12 reprezentantów, 11 dzieci było z Rabki. Ze szkoły podstawowej numer 4, ze szkoły podstawowej numer 2, ze szkoły podstawowej numer 3. Łącznie, tak jak powiedziałam, 11 zawodników z Rabki, jeden chłopczyk z Nowego Targu, także jak widzicie państwo, nasza reprezentacja przede wszystkim naszego klubu, który zrzesza sekcje na całym Podhalu, Spiszu, Orawie i jeszcze dalej, to przede wszystkim najlepsi zawodnicy właśnie Rabka Zdrój. I muszę się pochwalić, bo jest to sukces, nasz klub istnieje ponad 40 lat. Myślę, że pana Józefa Rączkę większość osób z państwa kojarzy. Jak ktoś mi powiedział, mieszkańcy Rabki dzielą się na tych, którzy kiedyś ćwiczyli karate, ćwiczą lub będą ćwiczyć. I jest to największy sukces od 40 lat. Przywieźliśmy 10 medali zdobytych przez zawodników właśnie z tutaj sekcji rabczańskich. Ja pozwolę sobie, ponieważ jest to dla mnie ogromna radość, ale jest to też dla mnie takie wydarzenie wielkopomne. Nie wiem, kiedy następnym razem będę miała taką okazję się pochwalić, bo widzicie państwo, kiedy przyjeżdża 1200 zawodników, a z naszego klubu przyjeżdża 12 zawodników i zdobywamy 10 medali, to jest to taki sukces, że naprawdę mam ochotę tutaj przed państwem skakać i klaskać w dłonie i cieszyć się z tego, że mamy taką młodzież w Rabce. I ja może tak szybciutko tylko nakreślę, że pierwszego dnia zawodów, bo mówimy tutaj już stricte o tych dniach, kiedy myśmy startowali, pierwszego dnia startowali najmłodsi, są to dzieci od 5 do 9 roku życia. Tu wystartowali nasi dwaj zawodnicy. Ja mam prośbę, żeby teraz wstał Igor i Hania. Igor, wyjdźcie tutaj troszkę do przodu. To są nasi najmłodsi zawodnicy. I jak państwo widzą, i Igor, i Hania
przyjechali z medalami. Hania to już jest taka wyjadaczka medalowa, bo w zeszłym roku w Rimini również zdobyła 2 medale. Także jest to zawodniczka, która jak przyjeżdża, to inni już wiedzą, że nie będzie łatwo. Hania, gdzie jest? Czy jest na Pucharze Polski, czy jest na Pucharze Krakowa, czy jest właśnie na imprezie międzynarodowej? Zdobywa medale. Już chyba mama musi piwnicę dobudować, żeby były te medale i puchary. I Hania zdobyła, słuchajcie, uległa tylko, jeżeli chodzi o konkurencję kata, jednej dziewczynce z Izraela. I pojedynek był bardzo zażarty. Później w kumite zajęła 3. miejsce, łącznie srebro i medal zdobywa Hania. I później Igor, który otarł się o medal w kata. Spowodowało to, że Igor nam się rozpłakał, rozkleił i ja mówię, Igor, to teraz co? Kumite, pewnie już nie wystartujesz. Otarł łzy, machnął, mówi, nie, sensei, idę walczyć. I zdobył 3. medal. Także wielkie, wielkie brawa i uznanie dla ciebie, Igorku. Podejdźcie tutaj do nas. Dobrze. Teraz szybciutko nakreślę drugi dzień, który przyniósł bardzo dużo emocji. Zawody rozpoczęły się o godzinie 9 i proszę sobie wyobrazić, skończyły się przed północą. Dla dzieci jest to bardzo długi okres czasu, więc dzieci gdzieś tam przysypiały i tym bardziej jestem dumna z nich, że potrafili przez te 14 godzin cały czas być gotowi. Pierwsza konkurencja, która zaczęła się rano, to były konkurencje drużynowe, kata drużynowy dziewczynek, to nam się nie udało zdobyć medalu, ale dziewczyny to były najmłodsza drużyna, jaka w ogóle jest i stopniem i wiekiem, więc przed nimi ogromna przyszłość i potencjał. Natomiast w drugiej drużynie wystartował Kamil, Igor i Andrzej. Teraz wy przejdźcie do przodu. Jak Państwo widzą, przywieźli piękny puchar z Hiszpanii. Zajęli 3. miejsce. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo młoda drużyna, skonstruowana trochę na potrzeby tych zawodów. Także przyjeżdża drużyna, która ćwiczy niedługo i zdobywa 3. miejsce. Także boję się pomyśleć, co będzie na następnym Pucharze Świata. Później już były konkurencje indywidualne. Jeszcze mieliśmy embu, robiła Weronika. Weronika w ogóle startowała we wszystkich konkurencjach, które są możliwe. I Weronika wystąpiła później w kata i kumite indywidualnym i w walce zdobyła 3. miejsce. Gratulujemy. Weronika, chodź się pokaż. A muszę powiedzieć, że w tych grupach, w których startuje Weronika, tam jest około 50 zawodniczek. Także proszę sobie wyobrazić, ile to jest pojedynków, ile to jest wysiłku włożonego i samozaparcia, żeby wytrzymać. Ale też Weronika, tak samo jak Hania, to są siostry. To jest w ogóle, to są takie talenciary. Weronika też jest osobą, która jak przyjeżdża, gdzie się pojawia na zawodach, to już tam inne dziewczyny oczami szczelają, bo wiedzą, że ona im pokaże. Następnie po konkurencjach indywidualnych Weronika, ale też Weroniką startowała Igunia. Zapraszamy Igunię. Iguni się nie udało tym razem, ale była bardzo blisko medalu. A Iga jest zdobywczynią medalu na Pucharze Świata w zeszłym roku w Rimini. Tak, także tutaj też serdeczne brawa dla naszej Igi. Później mieliśmy starszych już zawodników. Była to Ola Kuboń, Gabrysia, Metody, tu was poprosimy, którzy no troszkę mniej mieli szczęścia, chociaż pięknie startowali, ale to już są takie bardzo trudne pojedynki. No i Ola też w ubiegłym roku zdobyła 2 medale. W tym roku zdała na wyższy stopień, startowała i muszę powiedzieć, że miała wolną walkę i to była taka walka, że bałam się, że rozniesie dziewczyny. Nie udało się zdobyć medalu, ale w zeszłym roku był, będzie następnym razem, tak samo jak u Iguni. I na sam koniec, wyobraźcie sobie Państwo, o godzinie 20:30, kiedy już dzieci normalnie padają, jest ostatnia konkurencja z naszych zawodników, startuje Antek Klimas. Antku, wyjdź krok do przodu. Antek miał bardzo ciężkie walki i powiem wam, że miał takie techniki, że jak ktoś zna się trochę na sportach walki, tam się dostaje takie punkty nazywane wazari. I pierwszy pojedynek wazari od razu, ciach, myślę sobie, no to jak już tak było, to na pewno będzie medal. Są 2 brązowe medale. Tak teraz tylko podsumowując, bo ja mogłabym o tym mówić, bo emocje były ogromne. Zmęczenie tych dzieci też jest ogromne. Oni po podróży wrócili do szkoły. Nasi sędziowie techniczni, muszę powiedzieć, że w naszym klubie są też sędziowie techniczni, którzy są powoływani na Puchar Świata. To jest młodzież z rabczańskich szkół, też niesamowicie zdolna. I to są ludzie, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za organizowanie tych zawodów. To są informatycy,
liceów w ramczańskich szkołach, więc wyobraźcie sobie, jaką mamy tutaj zdolną młodzież. Oni wracali autobusem 42 godziny, wyjechali w niedzielę o północy, wrócili wczoraj o godzinie 17. Także też zmęczenie ogromne, ale już dzisiaj większość z nich była na treningu, popatrzcie. I mało tego, na korytarzu tutaj, dzisiaj poznawaliśmy na treningu nowe rzeczy, już mnie pytali, jak to tam dalej. Ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą. Mamy wspaniałą młodzież, mamy umotywowaną, bardzo zdeterminowaną. Oni, żeby na te zawody pojechać, całe wakacje ćwiczyli. To jest oprócz tego 10 miesięcy treningów, to były wakacje, to była półkolonia, to był obóz, później zgrupowanie kadry Polski w Giżycku, które skończyło się 1 września i potem od września znowu treningi, 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 które odbywają się tak naprawdę codziennie. Te dzieci codziennie ćwiczą karate. Oprócz tego mają piłkę nożną, balet, zresztą tutaj Państwo ich znają, rozpoznają, gdzie tylko coś możliwe, balety, nie balety, także niesamowita młodzież rabczańska. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że ta sekcja nasza rabczańska, zrzeszona w Zakopiańskim Klubie Karate, podsumowując cały Puchar Świata, zajęła 3. miejsce pod względem ilości zdobytych medali. Wyprzedził nas tylko Kraków i Warszawa, ale Kraków przywiózł 100 zawodników, Warszawa przywiozła 60. Myśmy przywieźli 12 i mamy 10 medali. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Pani Dominiko za przedstawienie tych wspaniałych młodych ludzi, za te sukcesy i myślę, Panie Burmistrzu, że zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe, bo w takim gronie to jest zaszczyt z takimi mistrzami sobie zrobić zdjęcie. Także chodźmy sobie zrobić zdjęcie. Panie proszę, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak. Przede wszystkim pogratulować, to pierwsza sprawa, a drugie, wiem dobrze, że samo w życiu nic nie przychodzi. To, o czym Pani Dominika mówiła, to jest ciężka praca i efekty tej pracy właśnie widać później, jeżeli są takie, czy to zawody, czy turnieje, czego Wam gratuluję i chciałbym powiedzieć jeszcze, że nie miałem wątpliwości, jak Pani Dominika powiedziała, że jedziecie na zawody, że te medale będą, bo to jest tak, że praca, ciężka praca przynosi efekty, ale niestety kosztuje to człowieka czasami bardzo dużo. To zapraszamy. Do zdjęcia tak zaraz. Zobaczmy, że z tyłu staniemy sobie. Gdzie za dzieci? Tylko bez bazarii jakiejś, nie? Patrzcie. Czekajcie. Ja już nie wiem, czy nie będziesz robił kariery. Jest. Ja tylko jeszcze chciałam podziękować panu burmistrzowi, który nas przyjął na spotkanie i który nas wspiera. I chciałam również podziękować, bo zapomniałam, a to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o organizację takiego wyjazdu rodzicom. Ogromna współpraca rodziców, których mam tak zgranych i tak wspaniałych, którzy jeżdżą z tymi dziećmi, poświęcają swój czas, biorą wolne urlopy, organizują pieniądze, żeby z tymi dziećmi być, ich wspierać, także też bardzo dziękuję. Rodziców tu nie ma, ale mam nadzieję, że dzieci przekażą. Macie wspaniałych rodziców i gdyby nie wasi rodzice, to tego wszystkiego by też nie było. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję Pani Dominiko, dziękuję Wam wszystkim zawodnikom za przedstawienie tych sukcesów. Ten miły przerywnik, mimo że nie był przewidziany w dzisiejszej sesji, myślę, że był bardzo potrzebny, bo takich młodych ludzi i w takie zaangażowanie, takie sukcesy trzeba pokazywać, trzeba wspierać i tym się chwalić, bo to są sukcesy naszych rapczan. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. A my podziękujemy za możliwość tutaj przyjścia do Państwa i uciekamy, bo mamy trening. Dziękujemy. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, czy będziemy odpowiadać na te pytania, czy może w formie pisemnej? W formie pisemnej, ale w formie pisemnej to na pewno. Natomiast parę rzeczy, jeżeli Państwo pozwolicie, bardzo krótko. Proszę, bardzo proszę. Zacząłbym od tej gwiazdy. Z tego co wiem, nastąpiła zmiana właściciela. Kwoty nie znam, jaka to jest kwota. Natomiast jeżeli chodzi o umowę dzierżawy na ten teren, wystąpiliśmy jako gmina o to, żeby pomierzyć i żeby za to było płacone. To jest druga sprawa. Co do warunków sprzedaży, gdyby był ten zapis, o którym Pan mówił, to na pewno notariusz by przysłał, tak jak tu Pan Przewodniczący mówił do nas, informacje. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że w momencie, gdy pierwszy raz dowiedziałem się, że gwiazda może być sprzedawana, w imieniu samorządu wystąpiłem też o odkupienie tego. Niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi. Dzwoniłem nawet do właścicieli, ale powiedzieli, że rozważają, że się zastanawiają, ale nie dostałem żadnej deklaracji. Natomiast później dowiedziałem się, że zostało to sprzedane. Jeżeli będziemy mieli informacje, to Panie Marku, odpowiem. Pan pytał, tak? Na piśmie o to też między innymi. Wspólnie, dobrze. Co do oświetlenia przy szkole numer 3, z tego co wiem, było to na pewno rozeznawane, natomiast nie wiem, na jakim to jest etapie teraz. Bo faktycznie jest, że jadąc tam wieczorem, tam bardzo dużo i dzieciaków, i młodzieży jest. I faktycznie, skoro korzystają z tego, to należałoby to zrobić. Budynek przy kortach, on został przekazany naszemu centrum i my chcieliśmy go wynająć. Była jedna osoba, która miała pomysł na to, żeby tam sprowadzić kosmetyki ze wszystkich gmin uzdrowiskowych, które są, i żeby te kosmetyki były tam. Ale co się stało, że ta osoba się wycofała, nie wiem, nie dyskutuję. Natomiast budynek jest w administrowaniu naszego centrum. Urbanistę na komisję uzdrowiskową jak najbardziej. Dobrze, zaprosimy. Przykro mi, ale Panie Marku, na prywatną pocztę nie będziemy Panu wysyłać. No nie możemy po prostu. To wynika z pewnych przepisów, które przyjęliśmy tu w gminie. Ja będę starał się do Państwa pisać, ale będę pisał na te skrzynki, które Państwo macie. Na to będę wysyłał. No tak, ale to wynika z polityki bezpieczeństwa między innymi. Ja może... Głównego inspektora ochrony danych osobowych, który wskazuje... Nie myśmy wymyślili. Pytanie, gdzie są drzewa z wycinki? Zabrane przez firmę, którą wycinała. Było tak, że jak daliśmy zapytanie, to rozrzut kwot był od 20 tysięcy do 200 tysięcy. I tam, gdzie były te niższe kwoty, to były z zagospodarowaniem tego drzewa. Więc ta firma wygrała i ona to drzewo zagospodarowała. Co do budynku Józef, to mogę powiedzieć tak, nie wiem, tak jak jest z tego roku, ale z wcześniejszych lat występowaliśmy na pewno o zapłatę pieniędzy. Tam był wtedy, na tym siedział komornik i my wtedy nie byliśmy w stanie, byliśmy z tego co pamiętam na szóstym miejscu w kolejce do pieniędzy, jeżeli by się udało te pieniądze odzyskać. Natomiast sprawdzę, jak to teraz wygląda. Kolejna rzecz, przynajmniej część postaram się odpowiedzieć. Światła przy szkole numer 2, tam bezwzględnie chcemy to zrobić. Oświetlenie, ale również to, co Państwo mówiliście tutaj w kwestii wyniesienia tego, to co wczoraj było jeszcze na komisji, wyniesienia tego skrzyżowania i przejścia, to jest druga sprawa. Natomiast
kazałem przygotować dzisiaj to pismo do powiatu i to pismo zostanie wysłane. Było jeszcze pytanie gdzieś wcześniej o te ronda pineskowe. To na podobnej zasadzie, z tego co ja wiem, na dzień dzisiejszy nie ma gotowych, jeżeli chodzi o powiat, nie ma póki co przedstawionej żadnej koncepcji. Jakby to ewentualnie miało wyglądać. Woda na cmentarzu w Zarytym. Zrobimy tak, że będziemy rozmawiać, bo w naszym imieniu nasza spółka administruje tym, żeby rozważyć tam właśnie doprowadzenie tej wody i żeby to mogło być. Eternit, to tak jak pani skarbnik mówi, na razie nie mamy pieniędzy. Faktem jest, że ogromna ilość mieszkańców faktycznie jak złoży, to się zwraca i staramy się odbierać Eternit. Audyt krajobrazowy, to była następna kwestia. Ja powiem tak, na wszystkich zebraniach sołeckich były uchwały sprzeciwiające się audytowi krajobrazowemu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale była jeszcze uchwała poprzedniej rady, którą też przesłałem i teraz w piśmie przesłałem również jeszcze swoje stanowisko, podpierając się uchwałą rady tą z ubiegłego roku. Kanalizacja zakopiańsko-boczna. Pani Ewo, tak jak żeśmy rozmawiali, tak przygotujemy i ja to pani wyślę. Co do ograniczenia tonażu, no to wprowadzimy ograniczenie i wprowadzimy tonaż, bo nie po to też budujemy drogi, żeby za rok czy dwa, żeby zostały... No mam nadzieję, że nie, że to co pani mówi to nieprawda. Chciałbym w to wierzyć. Kolejna kwestia, tam było jeszcze to, o czym zostało powiedziane, brak oznakowania tej bocznej zakopiańskiej, tam przy ulicy Kilińskiego. Jak najbardziej, tam faktycznie, bo ta droga, to 900 metrów zostało nam przekazane na zasadzie takiej, że jak generalna tylko zrezygnowała z tej drogi, to przez poziom województwa, powiatu i do gminy, nie wiem, czy zajęło to 2 miesiące, nikt tej drogi nie chciał i zrzucono na nas jako na samorząd, ale skoro jest naszą drogą, to bezwzględnie to będziemy musieli tam zrobić. Kolejna kwestia tutaj to była to, o czym pani Ewa mówiła, dzierżawa koło szkoły w Ponicach. Myśmy do tej rodziny wystąpili, nie wiem, czy tam się państwo orientujecie, myślę, że mam nadzieję, że przynajmniej pani radna się orientuje. Zaproponowaliśmy im gotowość odkupienia tego, ale my nie chcemy odkupienia całości to, co ci państwo chcą sprzedać, tylko to, co potrzebujemy jako gmina. Później, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, tam była kwestia kwoty. Myśmy im przedstawili pewne kwoty, jakie gmina ewentualnie może zapłacić, ale ci państwo oczekują od nas zupełnie innych kwot. I teraz tak, jeżeli byłaby decyzja państwa jako rady, że idziemy w tym kierunku, że kupujemy za kwotę, którą ci państwo wskazali docelowo, no to ja nie dyskutuję. Natomiast jeżeli nie, no to przedstawimy te wyliczenia i wtedy ewentualnie podejmiecie państwo decyzję. Natomiast faktem jest, że ten teren przy szkole by się przydał. Nikt tego nie neguje. Na pewno by się to przydało tam. Jeżeli chodzi o chodnik w Ponicach, w tamtym roku, jak wcześniej, jak była realizowana ta inwestycja na dole, no to umówiliśmy się z powiatem, że oni inwestycje realizują, my im pewne pieniądze dołożymy. Natomiast tak jak tu było to spotkanie, zadeklarowali dyrektor i wicedyrektor, zadeklarowali, że w przyszłym roku chcieliby tę inwestycję realizować. Oni oczekują od nas również środków, jeszcze dzisiaj z panią skarbnik, żeśmy o tym rozmawiali, żeby spróbować takie pieniądze zabezpieczyć w budżecie na przyszły rok. Tak, tak, tam nie jest duży odcinek. 110, tak, na pewno. Nie, 370. Tak, 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 tyle żeśmy, myśmy dali jako gmina 370 tysięcy wtedy, tak. Nie, bo pani Ewo, było to rozpisane na 2 lata. Aha, na 2 lata. Raz było 250, raz było 120, tak. PZD powiedziało, że nie zrobi tylko chyba jakieś rondo w Rabce i tylko ten chodnik w Ponicach jest możliwy do zrobienia. Tak, i deklarowali. Tak, rzeczywiście ten, no to by my pociągnęli to do tej remizy. Ten byłoby dobrze, tym bardziej, że tam jest prosty odcinek drogi i jeżdżą tam niektórzy różnie. To trzeba przyznać. Natomiast tu jeszcze pytał radny też o ten most w Fabówce.
Dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, żeby te deski tam właśnie powymieniać. Nie wiem, kto tak jeździ po tym kawałku, bo powiedzmy, że to jest jakiś tam chodnik, ale to niestety stanowi pewne zagrożenie, no a most jest wiekowy, bo ma 112 lat. Dziękuję. To tyle pokrótce. Resztę... Dziękuję. Faktycznie, przepraszam. To znaczy było jeszcze parę innych też pytań, ale jeżeli chodzi o dzienny dom pobytu seniora, to jest tak, że na dzień dzisiejszy my jako gmina nie dysponujemy takim budynkiem, który moglibyśmy na to przeznaczyć, ponieważ jest szansa, żeby można było na to pozyskać środki z jednej strony na dostosowanie tego budynku, a z drugiej strony na prowadzenie chyba przez 3 lata. Natomiast no my jako gmina nie dysponujemy takim zasobem. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej w naszych gminnych zasobach nie ma. Musielibyśmy się rozglądnąć szerzej po Rabce, po innych budynkach ewentualnie. Gwiazda? A to nie ma pan. Ja nie mam tej, nie znam tej daty. W tym, tak. Czy trzeba to rozeznać na spokojnie? Tak, bo to jest... Działalność mogła być prowadzona. Chodzi o samo zbycie, bo jeżeli pan burmistrz zwrócił się z wnioskiem, żeby gmina to nabyła, czyli odzyskała to, bo wiadomo, mamy większe możliwości jako samorząd do pozyskania środków na odbudowę, żeby to nie niszczało, żeby to nie było w takiej formie. Pamiętacie państwo radni, którzy jeszcze byliśmy dwie kadencje wcześniej, jakie były zobowiązania pana Wieczorkowskiego, jakie były plany, że to w przeciągu kilku lat będzie realizowane, nic z tego nie wyszło. No, chodzi o to po prostu, żeby to rozstrzygnąć, jeżeli to zostało zbyte, za jaką kwotę, jaką stratę poniosło miasto z tytułu zbycia tej nieruchomości. Tak jest moje pytanie, żebyśmy do tego tematu wrócili, żeby mieszkańcy też mieli obraz, bo myśmy bardzo długo walczyli na komisjach, żeby po prostu jakieś zabezpieczenie wprowadzić w stosunku do tego, gdyby ta willa miała przejść w inne ręce na tej zasadzie. Myślę, że pan burmistrz nam to rozezna tą sprawę, bo to jest, być może, sprawa w miarę świeża. Dziękuję bardzo. To już momencik. To ja zakończę punkt 8. Interpelacje, zapytanie radnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim zamknę sesję, poproszę pana Pawła, żeby tutaj odpowiedział panu Markowi, ale jeszcze ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Prosić pana burmistrza, a w zasadzie zobowiązać jednak do zrobienia narady koordynacyjnej z PKP, mimo wszystko. Dlatego, że wczoraj na komisji pojawiły się tutaj pewne wątpliwości, czy też nawet padły kwoty, jakie ewentualnie gmina miałaby ponieść z różnych tytułów. Tu pani Ewa wczoraj jak gdyby powiedziała, no nie mamy oficjalnych informacji i nie będzie oficjalnych, ale pani tutaj wczoraj powiedziała, rzuciła dosyć wysokimi kwotami, to może zaważyć w jakiś sposób na przyszłorocznym budżecie i nie możemy tak jak gdyby przejść koło tego obojętnie. Po ostatnim spotkaniu pan dyrektor zobowiązał się, że kiedy będziemy po prostu potrzebowali, to taką naradę koordynacyjną możemy go zaprosić i trzeba konkretnie wydobyć na piśmie te informacje, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku to wszystko idzie, bo później jak ta firma zakończy tą inwestycję, pójdzie po tej inwestycji, to my
nie będziemy w żaden sposób mogli wyegzekwować. To, co wczoraj było na komisji powiedziane. Więc myślę, że nie wiem, w jakim gronie byśmy taką komisję, taką naradę koordynacyjną, czy w gronie zainteresowanych radnych, czy też ja bym chciał w tym uczestniczyć, czy też, ale myślę, że, czy też wszyscy radni, natomiast na to pracownicy merytorycznie przygotowani w tym urzędzie. Wydział inwestycji, który się po prostu zna na tych rzeczach i wyegzekwować odpowiedzi, czy jakieś koszty będziemy ponosić, czy jesteśmy w stanie zabiegać o to, żeby żadnych kosztów nie ponieść. Bo na dzień dzisiejszy są jeszcze prace są niezakończone, jeszcze długo chyba nie będą zakończone, bo widzimy, jak te prace idą. Są zaawansowane i musimy już zacząć teraz działać. Więc taka moja prośba, panie burmistrzu, w imieniu radnych i taka refleksja naszła mnie po tej komisji budżetowej, że to jest niezbędne. Musimy się z nimi spotykać, musimy od nich egzekwować bezwzględnie na piśmie. Więc bardzo bym prosił. Tak, jeżeli się już pan burmistrz umówi, no to żeby nas poinformował i żebyśmy no bezwzględnie po prostu poświęcili swój czas i spotkali się. Panie Ewo, mamy korespondencję z gminy, mamy korespondencję z PKP. My nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie. Natomiast musimy być przygotowani na różne ewentualności. A żeby się nie okazało, że mamy ponieść jakieś koszty, które zaważą na jakichś inwestycjach w przyszłym roku. Przynajmniej, żebyśmy to wiedzieli. Panie Ewo, po spotkaniu z PKP pan dyrektor powiedział, że będzie to zaprojektowane i zrobione. Nie było mowy, że gmina to poniesie kosztów. Nie było takiej mowy. Wczoraj od pani to usłyszałem. W związku z tym to powinno nas zaniepokoić, skoro pani ma takie informacje, żeby to wyjaśnić, bo to jest dosyć duża kwota i taki przewiert przez istniejący już nasyp kolejowy, no to jest niebagatelna kwota, a można to było wykonać jeszcze w czasie sytuowania tego nasypu, czy też innych instalacji. Teraz to może być trudne, a być może nawet i niemożliwe. A pan dyrektor tutaj zapewniał nas, że to będzie zrobione. Więc trzymajmy rękę na pulsie, sprawdzajmy ich, kontrolujmy i żądajmy od nich konkretnych odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Panie Marku, jeszcze ostatni głos. Ja bym się chciał też odnieść do kolei. Panie burmistrzu, bardzo bym chciał, żeby pan jakoś zainterweniował pilnie, nawet w dniu jutrzejszym, żeby podjęli działania, do których się zobowiązali w ostatnim czasie. Podsypanie klincem, do tej pory tego nie mamy. Całkowicie już. Od tego miejsca, gdzie się asfalt kończy, do byłego tartaku i wyrównanie od tego skrętu na bocznej Kasprowicza. I bardzo bym też prosił, żeby pan zaapelował, żeby tych płyt, które tam są złożone, nawet nie kładli. Bo z tego, co wczoraj to usłyszałem od pana burmistrza, tak, że tam jest prośba o nakładkę asfaltową. Tak. I pan dyrektor powiedział wtedy na spotkaniu, że dla niego nawet lepiej to jest zrobić, niż położyć płyty. Więc egzekwujmy nakładkę asfaltową, a nie płyty. Dlatego ja mówię, płyt nawet, bo to dla nich jest żaden kładł. To mówię od razu, bo my tam nie wyjedziemy. Dziękuję bardzo. Myślę, że to w czasie tej narady koordynacyjnej się pojawią te pytania i egzekwowanie tych naszych roszczeń. Jeszcze bardzo bym prosił pana Pawła, żeby tutaj udzielił panu informacji, panu Markowi. Ja tylko tak informacyjnie. I zamykam. Państwo radni otrzymali od, znaczy taki jest nasz obowiązek, nie? Jakby pan burmistrz wyposaża was jakby w narzędzia do pracy i tym wyposażeniem w tym przypadku obsługi jakby materiałów sesyjnych jest portal radnego,
i tak naprawdę tylko portal radnego. I na portal radnego, do którego Państwo otrzymali loginy, hasła, można do niego się dostać z każdego urządzenia, z każdej komórki, czy laptopa, czy jakiegokolwiek innego komputera. I na ten portal radnego są wysyłane dla Państwa wszystkie materiały. Pani Dorota się stara teraz już jakby poza nawet tylko projektami, materiałami stricte na sesję, wysyłać też na ten portal Wam różne inne rzeczy, i na komisję materiały, i jakieś takie, jakieś inne rzeczy też. Oprócz tego Państwo mają skrzynki mailowe, no do takiego porozumiewania się, do pracy jako radny. To już jest imienna skrzynka. My mamy obowiązek wyposażyć Państwa w skrzynki mailowe, zgodnie z naszymi politykami, gdzie my mamy podpisaną umowę hostingu tej poczty, wiemy, gdzie są serwery poczty, bo to nas obliguje jakby prawo do tego, żebyśmy z racji bezpieczeństwa takie rzeczy wiedzieli. Muszą być na terenie Unii serwery tych portali pocztowych i tak dalej, i tak dalej. Ale na skrzynki mailowe teraz się staramy jakby nie wysyłać Państwu takich materiałów, które są, bo to one są też obszerne. Skrzynki mailowe no też nie jest jakiejś dużej pojemności, nie ma różne i lepiej, poza tym to długo się też wysyła. A portal radnego do tego ma służyć, że tam macie mieć materiały, nie musicie tego ściągać naraz. W każdej chwili możecie wejść na wszystkie do tyłu sesje, nie? Czy komisje. Wszystkie materiały tam są, wszystkie projekty uchwał i to spokojnie można się zalogować z każdego urządzenia. Tak się nam wydaje, my chcemy jakby robić, żeby dla Was było jak najlepiej, jak najłatwiej, nie? I tyle, no po prostu. No. Więc tak chciałem jedynie jeszcze to dopowiedzieć, żeby już ten temat był tak raz na raz załatwiony. I... Panie Marku, ad vocem. Powiem tak, ja rozumiem. Możemy jeszcze inaczej. Możemy jeszcze inaczej. Możemy na skrzynki prywatne Państwa, które nam udostępnicie, że dajecie nam skrzynkę prywatną, możemy wysyłać informacje, że na portalu radnego zamieszczono materiały. Ale to nie ma sensu. Mi chodzi o to, znaczy nie, no ale, mi chodzi, ale mogę coś no. powiedzieć. Ja się loguję na ten portal, owszem, mam tu w telefonie założony elegancko. Skrzynki już nie zakładam, bo już mi tutaj pewne rzeczy kolidują w tym telefonie. Ale na skrzynkę można się też zalogować normalnie przez przeglądarkę, każdą przeglądarkę. Ja mówię poczta, tak, czy sieć jest zabezpieczona? Tak. Jest zabezpieczona, bo mi tam informacja wychodzi, że nie jest zabezpieczona. Nie, spokojnie po sesji możemy to sprawdzić. Dziękuję panie Marku i panie Pawle. Kwestia, jeżeli tutaj pan Paweł powiedział, że wszystko będzie wysyłane na ten portal, to bardzo bym prosił burmistrza, żeby te wiadomości, co wysyła na maila, wysyłane były na portal. Bardzo proszę, bo ja nie mam urządzenia, które w tej chwili, ja tylko mam telefon. Dobrze, myślę, że to zostanie wyjaśnione proste. Między panem Pawłem a panem radnym. Szanowni Państwo, zamykam ósmą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję przybyłym gościom, dziękuję radnym, dziękuję pracownikom, dziękuję panu burmistrzowi. Do zobaczenia na następnej sesji. Rozpoczynałem, to można było tak powiedzieć. A jeszcze coś, tak? No mało tych interpelacji. Dodatkowe loginy. Ale się w tym wszystkim gubię.